serce braterstwo. Chciałbym jeszcze raz podziękować za to, w jaki sposób braterstwo tą możliwość mi dali, żeby ten wykład mógł odbyć się w dniu dzisiejszym. W związku z tym, że mam dużo więcej czasu i ja mam nadzieję, że do godziny pierwszej się wyrobimy. Tak, z jakąś przerwą. Przy czym chciałbym powiedzieć, że dzięki temu miałem możliwość lepszego przygotowania tej prezentacji i dzięki temu, przez to, że przygotowywałem tę prezentację, mogłem wyłapać kilka błędów merytorycznych, które byłyby niemożliwe do zrobienia, do wyłapania, gdybym ich gdybym tej prezentacji nie robił. W związku z tym jestem bardzo wdzięczny i Panu, i braterstwu za to, że w ten sposób to się potoczyło, ponieważ myślę, że to będzie dla nas wszystkich z wielką korzyścią. I w chwili obecnej przejdziemy do wykładu o bracie Johnsonie. Drodzy braterstwo, w poprzednią niedzielę brat Pawelec wyjaśnił, dlaczego jest dla nas stosowne, abyśmy wspominali posłanników. Między innymi dlatego, że przykład, jaki dla nas zostawili, jest budujący dla naszego charakteru. A typy i antytypy historii, w których jest mowa o nich, są dla nas wodą oczyszczenia. Chciałbym jeszcze dodać do tego, że bez rozważania historii ich pracy i życia nie moglibyśmy zrozumieć sporej części znaczenia Biblii, w tym także fragmentów, o którym dzisiaj będziemy rozważali. Możemy zadać sobie pytanie, a dlaczego mówimy, że Biblia o tym tak dużo pisze? Czy czasem, aby czegoś sobie nie nadinterpretowujemy? Otóż jednym z głównych celów, jakie Pan Bóg miał w stosunku do rodziny ludzkiej, było wybranie oblubienicy dla Chrystusa, czyli Kościoła. A okresy, w których było najwięcej równocześnie żyjących członków Kościoła, to okresy żniw. Oraz, jak wiemy, Pan Bóg szczególnie zajmował się właśnie nimi. Te historie pokazują nam, w jak drobiazgowy sposób nasz Pan Bóg zajmował się swoim ludem. Jak na tysiące lat wcześniej zapowiadał, że On będzie miał nad tym kontrolę i że nie pozwoli, żeby głos spadł z głowy komukolwiek z Jego ludu bez Jego wiedzy i dozwolenia. Oraz pokazują także, w jaki sposób wpływał nawet na świecką historię, żeby toczyła się dokładnie tak, jak jest to zamierzone w Jego planie. Nasza dzisiejsza historia i wiele innych są dla nas dowodem, a w przyszłości będą dowodem dla całej ludzkości, że Bóg nigdy nie przestał interesować się światem i że zawsze tak sterował wydarzeniami, żeby Jego plan się wypełniał. I co najcudowniejsze w tym wszystkim, bez zaburzania wolnej woli nikogo. Obecnie więc chcemy poświęcić nasz czas przez wspomnienie pewnych wydarzeń związanych z bratem Johnsonem, posłannikiem Epifanii, a uczynimy to przez rozważenie dużego i małego antytypu historii o Abimelechu, w której występuje także m.in. Gedeon i jego syn Jotam, a która jest zawarta w drugiej części 8 i w całym 9 rozdziale Księgi Sędziów. Ponieważ wiem, że braterstwo zaglądali do tego miejsca przed wykładem, więc wiedzą braterstwo, że czeka nas dwukrotne rozważenie około 70 wersetów, więc jak sami braterstwo rozumieją, nawet tej dłuższej ilości czasu i tak będziemy musieli omawiać te wersety w skrócie. A szczególnie te z pierwszego antytypu, który rozważymy. Dużego antytypu, ale myślę, że będzie to wystarczające do zrozumienia obu zastosowań tej historii. Nasz dzisiejszy temat to dwa antytypy historii o Abimelechu. Zanim jednak zaczniemy omawiać tą historię, to musimy sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Po pierwsze, myślę, że dla wszystkich z braterstwa jest zrozumiałe, że w Biblii są typy i antytypy. Na potwierdzenie tego jest bardzo często cytowany m.in. werset Żydów 10 rozdziału, wersetu 1, gdzie jest napisane: albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, jednak im iż ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do nich przystępują, doskonałymi uczynić.
tego wersetu wynika, że rzeczy zapisane w zakonie nie były tylko historycznymi zapiskami, ale typicznie, czy też obrazowo, przedstawiały także większe i ważniejsze rzeczy obecne w boskim planie. A więc także Mojżesz i Aaron musieli być takimi typami, gdyż symbole nie mogą sobie stać tak po prostu obok rzeczywistości. Więc także i Izraelici, i narody je otaczające, i także i osoby przedstawione w Księdze Sędziów, którą będziemy obecnie rozważali. A teraz, dlaczego powiedziałem, że rozważymy dwa antytypy, i to mały i duży? Tak naprawdę nie ma w tym nic dziwnego. Większość historii biblijnych ma więcej niż tylko jedno zastosowanie. Mam nadzieję, że braterstwo, przypominając sobie wykład, jaki mówiłem trochę ponad 3 lata temu, przy okazji wydania po polsku 8 tomu epifanicznego. Pokazywałem tam na przykład, że historia potomków Józefa ma aż 5 różnych zastosowań oraz wspominałem, że najważniejszą rzeczą, którą warto zapamiętać z tamtego wykładu, jest to, że cała czwarta Mojżeszowa daje nam podwójny obraz. To, czyli, że wydarzenia tam zapisane należy odczytywać z dwóch różnych punktów widzenia. To jest po pierwsze, z punktu widzenia całego wieku Ewangelii. I po drugie, z punktu widzenia końców wieków, czyli żniw, a szczególnie z punktu widzenia żniwa wieku Ewangelii. I bardzo podobnie będzie też w naszych dzisiejszych rozważaniach, też będziemy mieli dwa różne punkty widzenia, które nieco inne niż te, o których powiedzieliśmy przed chwilą. Duży antytyp historii o Abimelechu, czy też o Gedeonie i Jotamie, dotyczy sytuacji Kościoła w ciągu prawie 1000 lat od śmierci Jezusa. A mały antytyp dotyczy sytuacji Kościoła w ciągu trochę ponad roku czasu od śmierci brata Rusela, czyli w początkowej części okresu Epifanii. Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym jeszcze tylko dodać, że jak braterstwo zauważył podczas naszego wykładu, w okresie Ewangelii na małą skalę rozgrywały się analogiczne wydarzenia do tych dziejących się w wieku Ewangelii. I aby móc to właśnie zauważyć, rozważymy dzisiaj dwa antytypy historii o Abimelechu. Najpierw zajmiemy się w skrócie dużym antytypem, które dzięki temu, że będzie spojrzeniem historycznym, pomoże nam w dostrzeżeniu i zrozumieniu małego antytypu, którym zajmiemy się później, a za to znacznie bardziej szczegółowo, ponieważ ze względu na występującego w nim brata Johnsona będzie on nas dzisiaj bardziej interesował. Proszę o otworzenie Księgi Sędziów, rozdział 8, będą nas interesowały wersety od 22 do 27, potem 30 do 35 oraz cały 9 rozdział. Abyśmy mogli umiejscowić się historycznie, w typie, werset 22, następuje zaraz po tym, gdy Gedeon rozgromił Zebę i Salmana oraz ukarał tych, którzy nie chcieli pomóc mu w walce. Ucieszeni tym Izraelici poprosili go, żeby nimi rządził. Przeczytajmy werset 22. I rzekli Izraelczycy do Gedeona: Panuj nad nami i syn twój, i syn syna twego, boś nas wybawił z ręki Madiańczyków. W dużym antytypie naszej historii Gedeon przedstawia 12 apostołów, których bracia, żyjący w żniwie wieku żydowskiego, pragnęli, żeby panowali nad nimi jako taki składowy król, czyli w aspektach przywództwa, a później inni, podobni im wodzowie. Aczkolwiek, tak jak w typie, w wersecie 23 Gedeon im odmówił. Na to odpowiedział im Gedeon: Nie ja będę panował nad wami, ani będzie panował syn mój nad wami, Pan będzie panował nad wami. Tak też i apostołowie odmówili, wskazując im, że to nasz Pan miał być ich władcą i rządzić nimi poprzez zasady, jakie zawarł w swoim słowie. Gedeon powiedział i miał jednak pewną prośbę. Werset 24. Na co rzekł do nich Gedeon: Będę was prosił o jedną rzecz, aby mi każdy z was dał naucznicę z łuku swego, bo naucznice złote mieli będąc Izmaelczykami. W antytypie oznaczała ona, że apostołowie poprosili, aby bracia z okresu żniwa wieku żydowskiego oddali do ich dyspozycji część łupu ze swojej działalności,
która szczególnie oznaczała osoby, których oni nawrócili. Wersety 25-27. I rzekli, radzi damę. I rozpostarszy szaty, rzucali na nią każdy naucznicę z łuku swojej. I była waga naucznic onych złotych, które sobie uprosił, 1700 cyfrów złota. Oprócz klejnotów i zawieszenia i szat szarłatowych, które były na królach madiańskich, i oprócz łańcuchów, które były na szyjach wielbłądów ich. I sprawił z tego Gedeon efod, a położył go w mieście swoim w Efrach i cudzołożył się wszystek Izrael, chodząc za nim, a było to Gedeonowi i domowi jego sidłem. Z tych nawróconych osób apostołowie zorganizowali kościół, zarówno generalny, jak też i lokalny, a w każdym razie na tyle, na ile dotyczyło to wodzów. Ale, jak widać to w wersecie 27, nawet jeszcze za czasu życia apostołów, niektórzy z tych członków ludu Bożego wypaczyli tych wodzów. Sprawili, że zamiast służyć, to oni zaczęli panować nad ludem Bożym. Tak, jako tacy przewodniczący zborów, którzy zamiast służyć zborom, chcieli w nich rządzić. Na potwierdzenie przeczytajmy 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, werset 7, gdzie najlepiej oddaje to Biblia Poznańska. Nieprawość już potajemnie rozwija swoją działalność. Najpierw jednak musi ustąpić ten, który ją powstrzymuje. Oraz 3 list Jana, 1 rozdział, wersety 9 i 10. Dla odmiany przeczytamy z Biblii Tysiąclecia. Napisałem kilka słów do wspólnoty, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nas to, jakby mu jeszcze tego było za mało, odmawia on udzielenia gościny braciom, a tym, którzy chcą to uczynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z kościoła. Czy dziwne jest więc, że stało się to utrapieniem dla apostołów i pułapką dla kościoła? Tak jak mówi to werset 27, a było to Gedeonowi i domowi jego sidłem. Przechodzimy do wersetu 30. A miał Gedeon 70 synów, którzy poszli w biur jego, albowiem miał wiele żon. Dzięki naukom apostołów w czasie trwania wieku Ewangelii powstało 70 głównych nauczycieli, to jest 35 członków wieznych i 35 specjalnych pomocników. Ale oprócz tego kontakty apostołów z niektórymi wodzami zostały wykorzystane przez niektórych z nich do rozmaitych nadużyć, przez które doprowadzili się do odpadania od prawdy. Aż przez ciąg następujących po sobie fałszywych nauczycieli i praktyków powstali papieże. W typie mówi o tym werset 31. Miał też założnicę, która była z Sychem, a ta mu urodziła syna i dała mu na imię Abimelek. Znamy przecież doktrynę o Kościoła katolickiego o sukcesji apostolskiej i w tym wykręconym i spaczonym sensie można powiedzieć, że miała ona miejsce. Jeden fałszywy nauczyciel po drugim doprowadzili do powstania papiestwa. Po tym, gdy apostołowie zasnęli, mając najwyższy szacunek w Kościele, o czym mówi werset 32. Umarł potem Gedeon, syn Joasu, w starości dobrej, a pogrzebion jest w grobie Joasa, ojca swego w Efra, który jest ojca Efrowego. Niestety, ten szacunek dla apostołów nie wystarczył dla ochrony ich przed tymi ambitnymi wodzami. Werset 33. A gdy umarł Gedeon, odwrócili się synowie izraelscy i cudzołożyli się, idąc za Baalem i postawili sobie Baal-Beryt za Boga. Widzimy, jak to odpadanie od prawdy było bardzo szybkie i odznaczyło się przez chwytanie władzy i panowanie jednych nad drugimi, które stało się więzią scalającą jedność Kościoła. To znaczy, osiągano jedność przez to, że jeden główny starszy zaczynał panować nad zgromadzeniem braci w zborze. Obecny w tym wersecie filistyński, czyli sekciarski bożek Baal-Beryt, w oryginale oznacza pan czy też władca zgromadzenia lub przymierza. A w antytypie oznacza to
zasady organizacji danej społeczności, w tym przypadku sekciarstwie. Pozostałe wersety tego rozdziału, w których czytamy: i nie pamiętali synowie izraelscy na Pana Boga swego, który je wyrwał z rąk wszystkich nieprzyjaciół ich okolicznych i nie uczynili miłosierdzia z domem Jerobaala, czyli Gedeona, według wszystkich dobrodziejstw, które był on uczynił Izraelowi. Te wersety stanowią smutne świadectwo o utracie prawdy o prawdziwym Bogu oraz o wyzwalających dziełach Jego oraz apostołów, a szczególnie o urzędowym dziele Chrystusa jako szczególnego przedstawiciela Boga, które powinny jednoczyć braci tak, jak jednoczyły ich na początku. Tu czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w wersetach 31 do 33. A gdy oni się modlili, zatrząsnęło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem. A onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, a żaden z majątności swoich nie znał nic swoim własnym, ale mieli wszystkie rzeczy wspólne. A wielką mocą apostołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusowym i była wielka łaska nad nimi wszystkimi. Przechodzimy do rozdziału 9 Księgi Sędziów i przeczytamy pierwszych 5 wersetów. Wtedy odszedł Abimelek, syn Jerobaalu, do Sychem, do braci matki swojej i mówił do nich i do wszystkiego narodu domu ojca matki swej, a rzekł: mówcie proszę, gdzie by słyszeli wszyscy przełożeni Sychem, co wam lepszego, aby nad wami panowało 70 mężów, wszyscy synowie Jerobaalowi, czyli żeby panował nad wami mąż jeden. Wy pamiętajcie, że miał kość wasza i ciało wasze. Wtedy mówili bracia matki jego o nim, gdzie słyszeli wszyscy przełożeni Sychem wszystkie te słowa i nakłoniło się serce ich za Abimelechem, bo rzekli: brat nasz jest. I dali mu 70 srebrników z domu Baalberyt i najprzyjmował za nie Abimelech ludzi lekkomyślnych i tułaczów, tam którzy chodzili za nim. I przyszedł w dom ojca swego w Efra i powił braciom swoim, syny Jerobaalowe, 70 mężów na jednym kamieniu. Tylko został Jotam, syn Jerobaalów, najmniejszy, iż się był skrył. Papieże przez intrygi oraz przez wsparcie. Sychem w oryginale znaczy plecy albo ramię. Czyli przez intrygi oraz przez wsparcie swoich błądzących popleczników przejęli kontrolę nad sprawami poprzez fałszywe nauki wynikłe z chwytającej władzę apostazji, czyli odpadanie od prawdy w celu pozyskania władzy. To jest właśnie ten kamień z wersetu 5. Dzięki temu odcięli oni członków wiernych i ich specjalnych pomocników od posiadania wpływu w Kościele, poza tylko jednym, apostołem Janem. A to dlatego, że apostoł Jan był dla nich poza zasięgiem. W końcu był apostołem i jego pisma stanowią część Biblii. Po prostu nie mogli ich odebrać ludowi Bożemu od czytania. Werset 6. I zebrali się wszyscy mężowie Sychem i wszystek dom Mello, a szedłszy obrali Abimelecha królem na równinie, kędy stał słup Sychem. To odpadanie od prawdy stopniowo umożliwiło odstępcom wśród różnych wodzów Kościoła, czyli w typie mężów Sychem, przy czym w oryginale jest tu użyte słowo Baal Szechem, gdzie Baal oznacza władcy albo panowie. Czyli to umożliwiło tym odstępczym wodzom Kościoła uczynienie papieża głównym zwierzchnikiem Kościoła, co osiągnęło swoją pełnię w roku 539. A następnie odstępcy spośród różnych wodzów państwa, w typie dom Mello, dali mu także pełną władzę świecką w 799 roku. Historia tego odpadania jest opisana w następnych wersetach, które uczeni z Kościoła katolickiego nazywają bajką Jotama o drzewach, kompletnie nie będąc świadomymi prawdziwego znaczenia tych wersetów.
W internecie widziałem nawet pracę magisterską pewnego teologa na ten temat, który sprowadzi ją do charakterystyki cech, jakie powinien posiadać prawdziwy władca. I zacytuję braterstwu, co ten teolog wyciągnął za najistotniejsze ze swojej z tej historii. Cytuję. Niesamowicie istotnym przesłaniem bajki, o której traktuje ta praca, jest to, że same cechy ludzkie mogą nie wystarczyć do tego, aby wywiązywać się ze swoich zadań i troszczyć się o ludzi, którymi się rządzi. Uzupełnieniem tych cech, można powiedzieć, ich koroną jest Boże błogosławieństwo. Dopiero tak wyposażony człowiek jest władcą idealnym. Przeczytajmy te wersety 7 do 15 oraz 16 do 18, które tak naprawdę stanowią integralną część tej opowieści. Od wersetu 7. Co gdy powiedziano Jotamowi, szedłszy, stanął na wierzchu góry Garizim, a podniósłszy głos swój wołał i rzekł: posłuchajcie mnie, mężowie Sychem, a was też Bóg usłyszy. Weszły się drzewa, aby pomazały nad sobą króla. I rzekł do oliwnego drzewa: króluj nad nami, którym odpowiedziało oliwne drzewo. I zanim opuszczę tłustość moją, przez którą uczczony bywa Bóg i ludzie, a pójdę, abym było wystawione na drzewy? Rzekł potem drzewa do figowego drzewa: pójdź ty, króluj nad nami, którym odpowiedziało figowe drzewo. I zanim opuszczę słodkość moją i owoc mój wyborny, a pójdę, abym wystawione było na drzewy? Potem rzekły drzewa do macicy winnej: pójdź ty, króluj nad nami. Wtedy im odpowiedziała macica: i zali opuszczę most mój, który uwesela Boga i ludzi, a pójdę, abym wystawiona była nad drzewami? I rzekły wszystkie drzewa do ostu: pójdź ty, króluj nad nami. Wtedy odpowiedział ostet drzewom: jeśli wy prawdziwie chcecie pomazać mnie za króla nad sobą, to pójdźcie, a odpoczywajcie pod cieniem moim, a jeśli nie, niech wynijdzie ogień z owcu, a spali cedry libańskie. I wersety 16 do 18. A tak, jeśliście prawdziwie, a szczerze uczynili, obrawszy sobie królem Abimelecha, a jeśliście się dobrze obeszli z Jerobaalem i z domem jego, a jeśliście podług dobrodziejstw ręki jego uczynili z nim, albowiem walczył ojciec mój za was i podał duszę swą w niebezpieczeństwo, aby was wyrwał z ręki Madiańczyków, aleście wy powstali przeciw domowi ojca mego dziś i pobiliście syny jego 70 mężów na jednym kamieniu i obraliście królem Abimelecha, syna służebnicy jego, nad mężami Sychem, iż bratem waszym jest. Nie mamy czasu, żeby dokładnie omawiać tych wersetów, gdyż one same w sobie są tematem na odrębny, długi wykład. I to zarówno w dużym antytypie, jak i w małym antytypie. Mały antytyp rozważymy nieco bardziej szczegółowo w drugiej części, a zainteresowanych szczegółami dużego antytypu odsyłam do 8 tomu epifanicznego, gdzie wiele informacji na ten temat znajduje się na stronach od 330 do 342, czyli 12 stron, na których Brad Johnson podczas opisu szafarskiej doktryny Kościoła Kongregacjonalnego opisuje dość szczegółowo tą apostazję, która doprowadziła do powstania papiestwa. Dla celów tej części wykładu będzie nam musiało wystarczyć streszczenie, że nauki apostoła Jana, przemawiające na ten temat poprzez członków gwiezdnych następnego okresu Kościoła, niż ten, o którym mówimy, bo pamiętajmy, że jesteśmy aktualnie w latach od 539 do 799. Nauki apostoła Jana, przemawiającego przez członków gwiezdnych następnego okresu Kościoła, czyli okresu tiatyrskiego z lat 799 do 1309, to jest przez Klaudiusza z Turynu, Ratramnusa, Alfreda Wielkiego, Dunstana, Berengara z Tours, Piotra Abelarda, Arnolda z Breszci, Piotra Waldo i Roberta Grosseteste. Po więcej szczegółów, co oni ogólnie głosili, odsyłam braterstwa do teraźniejszej prawdy numer 478 z roku 2001. Artykuł Członkowie gwiezdni Tiatyry i Sardsu. Ale w skrócie, te nauki scharakteryzowały tę apostazję jako proces degeneracji władzy.
od apostołów, którzy byli członkami gwiezdnymi, drzewo oliwne, przez episkopat, czyli rządy starszych, drzewo figowe, patriarchat, winna macica, aż do papiestwa, ocet, czy też, jak mówią nowoczesne przekłady, krzew cierniowy. A teraźniejsza prawda numer 495 z 2005 roku, Jerzyna, które, czyli to papiestwo, które było niszczycielem wszystkich oponentów, cedrów libańskich, czyli nawet tych wielkich członków Kościoła, nawet tych 69 członków wiernych, ich specjalnych pomocników i wszystkich tych, przepraszam, 34 członków wiernych i 35 specjalnych pomocników i wszystkich tych, którzy idąc za ich przykładem, sprzeciwiali się papiestwu. Widzimy w tych wersetach cały trend, czy też styl postępowania tych odstępców, a szczególnie papiestwa, w ich opozycji do apostolskich nauk i praktyki. Wersety 19 i 20. Jeśliście prawdziwie, a szczerze obeszli się z Jerobaalem i z domem jego dnia tego, weselcie się z Abimelecha, a on niech się też weseli z was. Ale jeśli nie, niechajże wyjdzie ogień z Abimelecha, a pożre mężów Syon i dom Mello. Niechajże też wyjdzie ogień od mężów Sychem i z domu Mello, a pożre Abimelecha. W wersecie 19 apostoł Jan ustami tych członków wiernych mówił, że jeżeli takie ich postępowanie było właściwe, to wyniknie z niego dobro dla wszystkich zainteresowanych. Ale jeśli nie, to w wersecie 20 ostrzegał, że zło przyjdzie ze strony papieży dla wodzów Kościoła i państwa oraz ze strony państwa i wodzów Kościoła dla papieży. Werset 21. Wtedy uciekł Jotam, a uciekszy poszedł do Beer i mieszkał tam, bojąc się Abimelecha, brata swego. Po wypowiedzeniu tych ostrzeżeń, z uwagi na strach przed papieżami, uciekli oni pod ochronę Słowa Bożego. Beer w oryginale oznacza studnia, a ze studni czerpie się wodę, czyli prawdę. To znaczy, mieli możliwość zachować swój wpływ na braci, czyli swoje antycypiczne życie, tylko wtedy, gdy odwoływali się do Biblii i przedstawiali wypływającą z niej prawdę. Werset 22. A tak panował Abimelech nad Izraelem przez 3 lata. Dzięki temu wycofaniu się członków gwiezdnych papieże władali od 6 do 8 wieku, mniej więcej, mniej lub bardziej nieniepokojeni w swojej władzy. Bo nawet gdy w roku 568 Longobardowie najechali na Włochy i w ciągu 21 lat podbili je prawie w całości, po czym władali nim przez kilkaset lat, to Rzym zawsze wytrzymywał oblężenia i nie zostawał podbity. A na czym konkretnie polegało to wycofanie się członków gwiezdnych i ta ucieczka do Beer z poprzedniego wersetu? Brat Johnson niestety nie wyjaśnił tej sprawy i mimo naprawdę długich poszukiwań jeszcze nie znalazłem dokładnego wyjaśnienia. Jednak prawdopodobna wydaje mi się myśl, że polegała ona na tym, że w tym okresie czasu, w tym fragmencie okresu pergamońskiego, nie było członków gwiezdnych. Teraźniejsza prawda, numer 477 z roku 2001, w artykule Członkowie gwiezdni okresu Smyrny i Pergamonu, wskazuje bowiem, że była długa, ponad 300-letnia przerwa pomiędzy ostatnimi 2 członkami gwiezdnymi okresu Pergamonu. Właśnie pomiędzy 6 a 8 wiekiem. Przedostatni z nich, Jan Kasjan, umarł w roku 432, czyli 5 wiek. A ostatni, Adalbert Desiderius, zaczął działać dopiero od roku 745. Czyli widzimy tą przerwę. Co za tym idzie, papieże nie mieli takiej szczególnej i zdecydowanej opozycji ze strony członków gwiezdnych w tym okresie czasu. Wersety 23-27. I posłał Bóg ducha złego między Abimelecha i między mężów sychemskich, a złamali wiarę mężowie Sychem Abimelechowi,
aby się zemszczono krzywdy 70 synów Jerobaalowych, aby krew ich przyszła na Abimelecha, brata ich, który je pobił, i na męże sychemskie, którzy wzmocnili ręce jego, aby pobił bracią swą. I zasadzili się nań mężowie sychemscy na wierzchu gór, a rozbijali każdego, który jedno szedł tamtą drogą. I powiedziano to Abimelechowi. Nadto przyszedł Gaal, syn Obedów i braci jego, i przyszedł do Sychem, a poufali mu mężowie Sychem. A wyszedłszy na pola, zbierali wina swoje i tłoczyli, weseląc się, a wszedłszy w dom bogów swoich, jedli i pili, a złorzeczyli Abimelechowi. W drugiej części 8 wieku naszej ery powstał rozdźwięk pomiędzy pewnymi liderami świeckimi i papieżami, który wód wykorzystał do ukarania zarówno owych papieży, jak też i takich wodzów. Owi wodzowie pragnęli z samolubnych pobudek odebrać papieżom władzę. A król Longobardów w typie Gaal, a to imię oznacza wstręt, odraza, nienawiść i jest aluzją do uczuć, jakie żywił on względem czynów, jakich dopuszczali się papieże. Był on synem Obeda, w oryginale sługi, a nawet, jak podaje komentarz Gezeniusza, który braterstwo mają tam na dole, był to sługa sług, czyli najniższy ze sług, czyli tych, którzy najbardziej służyli 12 apostołów. Król Longobardów, Dezyderiusz, chociaż miał inną motywację, to dołączył do nich w ich staraniach, by to osiągnąć. Co nie jest dziwne, no bo przecież jak powiedzieliśmy, Longobardowie podbili resztę Włoch, a chcieli więc podbić też i Rzym. Skoro jesteśmy już przy Longobardach, to chciałbym powiedzieć kilka ciekawostek na ich temat. Inna ich nazwa to Lombardowie. Byli oni Arianami, którzy sprzeciwiali się papiestwu. I za swoją historyczną postawę do dzisiaj są błogosławieni przez Boga. Według Wikipedii, cytuję, Lombardia jest jednym z najbogatszych regionów Europy i świata. Dochód na głowę mieszkańca wynosi w Lombardii aż 142% średniej unijnej. Lombardia wytwarza 1/4 PKB Włoch, chociaż mieszka tam około 1/6 ludności kraju. Wersety 28 i 29. Wtedy rzekł Gaal, syn Obedu, cóż jest Abimelech? I co jest Sychem, żebyśmy mu służyli? A zaś nie jest syn Jerobaalów, a Zebul urzędnikiem jego? Raczej służcie mężom Hebora, ojca Sychemowego, bo czemuż byśmy onemu służyć mieli? O, by kto podał ten lud w ręce moje, aby sprzątnął Abimelecha? I rzekł Abimelechowi, zbierz swoje wojsko, a wynić. Tłumaczenie jest fatalne, ale opiekuję się zajmę w drugiej części. Tutaj chciałem powiedzieć tylko, że król Lombardów odrzucił roszczenia papieża oraz jego świeckich popleczników, a szczególnie Charlemagne, a poparł sprawę ich przeciwników, mając nadzieję na wyłączne władanie całymi Włochami. W związku z tym, poprzez swoje działania wyzwał on papieża na bitwę. Wersety 30 do 33. A usłyszawszy Zebul, przełożony miasta onego, słowa Gaala, syna Obedowego, zapalił się gniew jego. I wyprawił posły do Abimelecha potajemnie, mówiąc, oto Gaal, syn Obedów i bracia jego przyszli do Sychem, a oto chcą walczyć z miastem przeciwko tobie. A tak teraz stań ludzie, stań nocą, ty i lud, który jest z tobą, a uczyń zasadzkę w polu. A rano, gdy słońce wznijdzie, wstawszy uderzysz na miasto, a gdy on i lud, który jest z nim, wynijdzie przeciw tobie, uczynisz z nim, co będzie chciała ręka twoja. Gdy Charlemagne dowiedział się o tym, no ale kim był ten Charlemagne? Jest to francuskie imię władcy, którego my znamy jako Karol Wielki, pochodzący z dynastii Karolingów, swego czasu największy władca Europy Zachodniej, wielki zwolennik papieży i późniejszy święty cesarz rzymski. To właśnie on był tym władcą, dzięki któremu papież uzyskał władzę świecką, ponieważ w wyniku intrygi uzgodnił on z papieżem, że ten nada mu tytuł cesarski, do którego formalnie mieli prawo władcy Bizancjum, a nie on.
ale przez to też faktycznie uznał zwierzchność papieża. No, powiedział, że on może mi włożyć koronę na głowę. I teraz, gdy wiemy już nieco więcej o nim, wróćmy do naszych wersetów. Gdy Karol Wielki dowiedział się o postawie króla Longobardów, rozgniewał się i wyjawił tę sprawę papieżowi, mówiąc mu, aby zadziałał skrycie i zaatakował swoich wrogów z zaskoczeniem. Werset 34. Wtedy starsza Abimelech i wszyscy lud, który z nim był w nocy, zasadzili się przeciw Sychem na czterech miejscach. Papież posłuchał tej rady i uczynił to przez cztery zestawy wojsk wysłane mu przez Karola Wielkiego. Wersety 35 do 41. A wyszedłszy Gaal, syn Obedów, stanął w samej bramie miasta, stał też i Abimelech i lud, który z nim był z zasadzki. A widząc Gaal, lud rzekł do Zebula: oto lud idzie z wierzchu gór. Któremu odpowiedział Zebul: cień góry ty widzisz, jakoby ludzie. Wtedy powtórę rzekł Gaal, mówiąc: oto lud wstępuje z góry, a jeden chłop idzie drogą równiny Meonenim. Wtedy rzekł do niego Zebul: gdzie teraz twoje usta, które mówiły, co jest Abimelech, abyśmy mu służyć mieli? I zali to nie ten lud, który ich zgarbił? Wynieś teraz, a walcz przeciw niemu. A tak wyszedł Gaal przed mężami Sychem, a walczył przeciw Abimelechowi i gonił go Abimelech, gdy przed nim uciekał, a poległo wiele rannych aż do samej bramy. I został Abimelech w Aruma, a Zebul wygnał Gaala z braciu jego, aby nie mieszkali w Sychem. Czyli Dezyderiusz powstał do bitwy, ale mimo że widział te cztery wojska, został zwiedziony przez Karola Wielkiego co do intencji, jakie oni mieli, aż do momentu, gdy został przez nich okrążony, kiedy to Karol Wielki otwarcie zwrócił się przeciwko niemu z uwagi na jego piętnowanie postępowania i nauczania papieża. W trakcie wynikłej walki król Longobardów został pokonany, podczas gdy papież na zewnątrz wydawał się być zdystansowany od całej tej sprawy. W końcu to nie on, tylko Karol Wielki ich zaatakował i w ten sposób pokonał. Wersety 42 do 45. Ale nazajutrz wyszedł lud w pole, czyli ci, którzy przed chwilą zostali pokonani, i powiedziano to Abimelechowi. Wziąwszy wtedy lud, rozdzielił go na trzy chówce i zasadził się w polu. A widząc, a oto lud wychodził z miasta, wypadł na nie i pobił je. Bo Abimelech i chówy, które z nim były, uderzyły na nie i stanęli u samej bramy miasta, a inne dwa chówy uderzyły na wszystkie, które byli z nimi w polu, i pobili je. A Abimelech dobywał miasta przez on czystek dzień i wziął je, a lud, który w nim był, pomordował, a zburzywszy miasto, posiał je sobą. Papież, poinformowany przez swoich popleczników o wyniku tej bitwy, zaatakował włoskie władze cywilne, a to za pomocą kościelnych, cywilnych i militarnych środków i przy pomocy Karola Wielkiego otrzymał władanie nad dużą częścią Włoch. Był to prezent od Karola Wielkiego, po tym, gdy pokonał on króla Longobardów. Syn Dezyderiusza, czy tego króla Longobardów, o imieniu Adelgi, przez resztę życia usiłował odzyskać władzę, ale niestety bezskutecznie. Werset 46. A usłyszawszy wszyscy mężowie, którzy byli na wieży z Sychem, przyszli do twierdzy domu Boga Beryt. Czyli cywilni władcy tych sprezentowanych papieżowi części Włoch spróbowali przeciwstawić mu się poprzez odwołanie się do swoich starożytnych prerogatyw, czyli przywilejów albo też uprawnień, jakie mieli, mówiąc, że są one nienaruszalnymi zarządzeniami, w jaki sposób ma być zorganizowane państwo, czyli rozdzielone od kościoła. Twierdza domu Baal Beryta, czyli władca zgromadzeń, tak jak już mówiliśmy. Wersety 47 do 49. I opowiedziano Abimelechowi, że tam się zgromadzili wszyscy mężowie wieży Sychem. Wtedy, że szedł Abimelech na górę Salmon, on i wszyscy lud, który był z nim, a nabrawszy ze sobą siekier, uciął gałąź ze drzewa, a wziąwszy ją, włożył na ramiona swoje i rzekł do ludu, który z nim był: co widzicie, żem uczynił, prędko czyńcie tak, jako i ja. A tak uciąwszy z onego wszystkiego ludu każdy gałąź swoją,
poszli za Abimelechem, a kładli je około twierdzy i spalili nimi twierdzę ogniem. I poginęło tam wszystkich mężów wieży sychemskiej, około 1000 mężów u niebia. Gdy powiedziano o tym papieżowi, to uzbroił on siebie i swoich popleczników w fałszywe poglądy prawne, fałszywe punkty prawne i powiedział im, żeby używali ich w taki sposób, w jaki on ich używał. Dzięki temu zwycięży on swoich oponentów i ich przywileje w latach 799 oraz 800 przy pomocy Karola Wielkiego. Historia mówi, że 25 kwietnia 799 roku pewni rzymscy arystokraci zawiązali spisek przeciwko papieżowi. Był nim wówczas Leon III i zaatakowali go, próbując odciąć mu język i pozbawić go oczu, a następnie pozbawiły urzędu oraz uwięziły w klasztorze, ale papież uciekł do Karola Wielkiego do Paderborn, gdzie znalazł schronienie. Jednak jego przeciwnicy oskarżyli go o cudzołóstwo i wiarołomstwo. Karol Wielki dogadał się z nim, z tym papieżem. I od tego momentu, w 799 roku, rozpoczęło się papieskie milenium, czyli tysiąclecie, od właśnie tego konkretnego momentu. I odesłał papieża z eskortą do Rzymu, gdzie dotarł 29 listopada. A następnie, 1 grudnia roku 800, sam Karol Wielki wziął udział w synodzie mającym w celu zbadanie oskarżeń względem Leona III w roli sędziego. 23 grudnia tego samego roku papież oczyścił się z zarzutów, składając uroczystą przysięgę na Ewangelię w bazylice świętego Piotra, a jego oskarżycieli skazano na śmierć, zamienioną potem na wygnanie. 26 grudnia natomiast założył wspomnianą wcześniej koronę cesarską na głowę Karola Wielkiego, co dało początek świętemu cesarstwu rzymskiemu, demonstrując jednocześnie zwierzchność papiestwa nad władzą świecką. Werset 50. Potem szedł Abimelech do Tebes, a położywszy się przeciwko Tebes, dobył go. Czyli następnie papieże prowadzili wojnę, aby podbić Tebes, czyli istniejące w świętym cesarstwie rzymskim opozycyjne partie, które obnażały ich sposoby postępowania i trwającej ponad 100 lat walce podporządkowali pod swój wpływ większość z nich. Werset 51. Ale wieża była mocna w środku miasta, na którą uciekli wszyscy mężowie niewiasty i wszyscy przedniejsi miasta, a zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach wieży. Ale degradacja papieży w tym tak zwanym okresie pornokracji, której znaczenia braterstwo łatwo mogą sobie wyobrazić i domyślić się, okazała się fatalna dla papieży, gdyż silna, ponieważ biblijna, pozycja niektórych z papieskich oponentów w Niemczech dała im taką przewagę, taki punkt widzenia, na szczycie którego trwali. Werset 52. Wtedy przyszedł Abimelech aż do samej wieży i dobywał jej, a stanąwszy u samych drzwi wieży, chciał ją spalić ogniem. Oczywiście pornokratyczni papieże chcieli zniszczyć ten punkt widzenia, ale wersety 53 do 55, gdzie czytamy: między tym zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechową i rozbiła wierzch głowy jego, który natychmiast zawoławszy pacholika, co nosił broń jego, rzekł do niego: dobądź miecza swego, a zabij mnie, by snać nie rzeczono o mnie, niewiasta go zabiła. A tak przebił go pacholik jego i umarł. A widząc mężowi Izraelscy, iż umarł Abimelech, rozeszli się każdy do miejsca swego. Czyli ten niepokonany wódz zostaje pokonany. Czyli pornokratyczni papieże chcieli zniszczyć ten biblijny punkt widzenia, ale Kościół niemiecki, stojący za cesarzem Otto I, przerwał tę fazę papiestwa, zadając mu cios, który na długie lata podporządkował papieży cesarstwu, kończąc w ten sposób bardzo złą fazę papiestwa,
które w wyniku ran zadanych mu przez Kościół niemiecki oraz cesarza sprawiło, że jego właśnie teologowie papiestwa wynaleźli prawdziwą doktrynę, z której wynikała podległość papieża cesarzowi. Miało to miejsce w roku 963 i na pewien czas przyniosło to pokój wszystkim. Wersety 56 do 57. I oddał Bóg ono złe Abimelechowi, które uczynił nad ojcem swoim, zabiwszy 70 braci swoich. I wszystko złe mężów Sychem obrócił Bóg na głowę, a przysłuszło na nie przekleństwo Jotama, syna Jerobaalowego. W ten właśnie sposób nasz Pan ukarał zwolenników papieży oraz samych papieży za zło, jakie czynili przeciwko członkom więznym oraz ich pomocnikom. I w ten sposób zakończyliśmy pierwszą fazę, czy też część naszego wykładu, która była bardzo zwięzłym opisem dużego antycypu zawartego w tych rozdziałach. Mogą się braterstwo spytać, a co to ma wspólnego z bratem Johnsonem, którego dzisiaj wspominamy? Otóż bardzo wiele. Ten antycyp jest jednym z wielu, jakie zostały wyjaśnione przez brata Johnsona. I samo zbadanie go, przynajmniej u mnie, wywołało jeszcze większą ocenę dla jego zdolności i dla pracy, jaką on wykonał. Ale to jeszcze nie wszystko. Zbadaliśmy ten duży antycyp w konkretnym celu, aby na fundamencie historycznego punktu widzenia móc lepiej zrozumieć mały antycyp, w którym jedną z głównych ról odgrywa właśnie brat Johnson, a także, aby lepiej zrozumieć, dlaczego właściwie Rutherford był nazywany przez brata Johnsona małym papieżem. Myślę zresztą, że sama ta krótka uwaga wstępna już sprawiła, że braterstwo zauważyli, w którą stronę będzie zmierzać nasze badanie małego antycypu. Tej drugiej połowy 8 rozdziału i 9 rozdziału Księgi Sędziów. Ponieważ jest ono naszym głównym celem dzisiaj, to będzie ono bardziej szczegółowe i poświęcimy mu znacznie więcej czasu niż dużemu antytypowi. Tym bardziej, że przecież sprawy, nad którymi będziemy się zastanawiać, są bardzo ważne i opisywane z różnych punktów widzenia w rozmaitych czytach biblijnych. Między innymi także w rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza. Tak więc, ponieważ skoro niedawno otrzymaliśmy trzeci tom epifaniczny do czytania, to dobre zrozumienie i zapamiętanie dzisiejszego wykładu będzie bardzo pomocne do zrozumienia tego, co też tak właściwie tam się działo. Zacznijmy od tego, że brat Russell jest antytypem Gedeona w badanej przez nas drugiej połowie 8 rozdziału Księgi Sędziów. Jak pamiętamy, jego imię zostało w pewnym momencie zmienione na Jerobaal i będę ich używał zamiennie. Ponownie zaczynamy od wersetu 22. Rzekli Izraelici do Gedeona: Panuj nad nami i ty, i syn twój, i syn syna twego, boś nas wybawił z ręki Madiańczyków. Z uwagi na odniesione przez brata Russella i przez jego współpracowników zwycięstwa nad błędami odnośnie boskiego prawa, pamiętamy, były boskie prawo królów, kleru i arystokracji, oraz nad wiecznymi mękami i świadomością umarłych, Zebą i Salmanem, zdobyli oni wiele łupów od błądzicieli, wśród których, między innymi, była zarodkowa organizacja kościoła w okresie paruzji oraz w czasie jej zachodzenia na okres Epifanii. A to oznacza także pielgrzymów i starszych jako zespół nauczycieli. Jego zwycięstwa sprawiły, że bracia chcieli mieć jego, a po nim wybranych przez niego pielgrzymów za symbolicznych króli ponad kościołem. Werset 23. No to odpowiedział im Gedeon: Nie będę ja panował nad wami, ani będzie panował syn mój nad wami. Pan panować będzie nad wami. Czyli brat Russell im zdecydowanie odmówił za siebie i za pielgrzymów, zapewniając ich, że tylko nasz Pan powinien być ich władcą. Werset 24. Nadto rzekł do nich Gedeon: Będę was prosił o jedną rzecz, aby mi każdy z was dał nausznicę z łuku swego, bo nausznice złote mieli będąc Ismaelczykami. Czyli brat Russell przez swoje czyny i nauki poprosił jednak,
aby pielgrzymi oraz starsi, którzy zostali pozyskani przez nich od błądzicieli, zostali uczynieni członkami zespołu nauczycieli w Kościele. Uczynił to poprzez osobiste naznaczanie pielgrzymów do służenia Kościołowi oraz przez aranżowanie wyborów w kościołach, wyborów w zborach, aby oni wybrali spośród siebie starszych. Wersety 25 i 26. I rzekli, radzi ci damy. I rozpostarszy szatę, rzucali na nią każdy naucznicę złotych swoich. I była waga naucznicy złotych, które sobie uprosił, 1700 tyczów złota. Oprócz klejnotów i zawieszenia i szat szkarłatowych, które były na królach madiańskich i oprócz łańcuchów, które były na szyjach wielbłądów. Ta prośba brata Rusela została z radością spełniona przez braci. I dzięki temu stworzył on warunki dla nich, aby byli nauczycielami. Niektórzy w generalnym kościele, a inni w zborach lokalnych. Werset 27. I sprawił z tego Gedeon efod, a położył go w mieście swoim w Efra i scudzołożył się tam wszystek Izrael chodząc za nim. A było to Gedeonowi i domowi jego sidłem. Niestety jednak, niektórzy z tych sług, czy to w kościele generalnym, czy też w zborach lokalnych, stali się ciężką próbą dla brata Rusela oraz dla pielgrzymów, czego przykładem są doświadczenia, które sprawiły, że brat Rusel napisał artykuł odnośnie godziny pokuszenia strażnicy z 1916 roku na stronach 327 do 333. Jest ona do znalezienia na stronie pastorza Ruselu jako po polsku jako R5981A. Były to doświadczenia, jakie jedni pielgrzymi mieli z innymi, jakie jedni starsi mieli z innymi, a także ze zborami. Warunki, jakie wynikły przez takie postępowanie braci, stały się wielką próbą i, tak jak każde próbujące doświadczenie, były sidłem dla ludu Bożego. Zachęcam braterstwa gorąco do zapoznania się z tym arcyciekawym artykułem brata Rusela. Przypominam, rok 1916, tytuł Godzina pokuszenia, numer R5981A. Z braku czasu zacytuję braterstwu tylko dwa fragmenty. Pierwszy. Sprawia nam wielką boleść pisać, że przyczyną wielu kłopotów, nieporozumień i niebezpieczeństw po zgromadzeniach są starsi i diakoni. Dzięki Bogu, że nie zdarza się to wszędzie, chociaż niemniej w znacznej mniejszości, jak można wnosić z otrzymywanych listów. Koniec cytatu. Cytat numer dwa. Mimo częstego zwracania uwagi braci, wielu zdaje się zapominać, co nam jest niezbędne posiadać, jeśli chcemy osiągnąć jakiekolwiek stanowisko w królestwie. Z otrzymywanych raportów wnosimy, jak okropny stan rzeczy panuje, gdy mają odbyć się wybory. Słudzy zgromadzenia chcą być władcami, dyktatorami. Niekiedy zajmują stanowisko przewodniczącego w tym celu, aby oni i ich przyjaciele zostali obrani na starszych diakonów. Jak pamiętamy, w tamtych czasach, za czasów brata Rusela, nie było kogoś takiego jak przewodniczący zboru. Byli przewodniczący konkretnych zebrań. Słyszeliśmy o zdarzeniu, iż pewien starszy nie chciał rozmawiać z drugim bratem dlatego, że ten nie głosował na niego. Bez wątpienia, iż ten starszy myślał o sobie, iż jest usposobieniem skromności, cichości i pokory. Koniec drugiego cytatu. Przeskakujemy teraz, tak jak w dużym antycypie, do wersetu 30. A miał Gedeon 70 synów, którzy poszli z biód jego, albowiem miał wiele żon. Czyli brat Rusel używał do służenia Kościołowi 70 pielgrzymów, którzy w pewnym sensie byli jego symbolicznymi synami, gdyż rozwinęli się za pośrednictwem jego wielu nauk prawdy. Werset 31. Miał też założnicę, która była z Sychem, a ta mu urodziła syna i dała mu imię Abimelech, czyli korporacyjny, czyli organizacyjny zakres jego pracy dotyczył także świeckiego prawa, przez które on rozwinął usposobionego legalistycznie pielgrzyma J.F. Rutherforda, tego, który później rościł swoje prawa do władzy posiadanej przez symbolicznego króla.
jakoby wynikającej z przypuszczalnej własności wszystkich władz, jakie posiadał brat Rusel odnośnie owej pracy. Jego imię, Abimelech, w oryginale oznacza mój ojciec jest królem. Jak pamiętamy, brat Rusel wcale nie był tym królem, ani nie chciał być tym królem. Powiedział, pan będzie panować nad wami. A on miał na imię, mój ojciec jest królem. Wersety 32-33. Umarł potem Gedeon, syn Joasu, w starości dobrej, a pogrzebany jest w grobie Joasa, ojca swego w Efra, który jest z ojca Efrowego. A gdy umarł Gedeon, odwrócili się synowi Izraelscy i cudzołożyli się, idąc za Baalem, i postawili sobie Baalberek za Boga. Niestety, praktycznie, gdy tylko brat Rusel przeszedł poza zasłonę, mając pełen szacunek ze strony Kościoła, bracia udali się za obcymi bogami chwytania władzy, panowania oraz kombinacjonizmu i uczynili panowanie przez umowę, porozumienie, czy też przymierze między członkami, między starszymi w zborze, swoim prawdziwym Bogiem. Jak pamiętamy, Baalberit to pan, czy też władca zgromadzeń, albo przymierza, czy też umowy. I oznacza zasady organizacji danej społeczności. I oni byli zorganizowani na tej zasadzie, że jeden ze starszych mówił wreszcie, co i jak mają robić. Przechodzimy, wersety 34-35. I nie pamiętali synowie Izraelscy na Pana Boga swego, który je wyrwał z rąk wszystkich nieprzyjaciół ich okolicznych. I nie uczynili miłosierdzia z domu Jerobaala, Gedeona, według wszystkich dobrodziejstw, które był on uczynił Izraelowi. Większość ówczesnego braterstwa zapomniała o wcześniejszych wybawieniach ze strony naszego Pana oraz o ofiarach, jakie dla nich ponosił brat Rusel, a w każdym razie nie byli na tyle im wdzięczni, żeby postępować zgodnie z naukami, jakie im on głosił. Przechodzimy do rozdziału 9, werset 1. Wtedy odszedł Abimelech, syn Jerobaalu, do Sychem, do braci matki swojej i mówił do nich i do wszystkiego narodu domu ojca matki swej, a rzekł. Przypominam, że Sychem w oryginale oznacza plecy albo ramię, czyli wsparcie i przedstawia towarzystwo. Mieszkańcy Sychem to natomiast po prostu członkowie towarzystwa. W tym pierwszym wersecie jest pokazane, że Józef Rutherford zasugerował rozmaitym innym, podobnie legalistycznie usposobionym członkom towarzystwa, na przykład A.H. Macmillanowi, W.E. Van Amburgowi oraz niektórych innym udziałowcom mającym prawo głosu, aby, werset drugi, mówcie proszę, gdzie by słyszeli wszyscy przełożeni Sychem. Co lepszego? Aby nad wami panowało 70 mężów? Wszyscy synowie Jerobaalowi? Czyli żeby panował nad wami mąż jeden? Wtedy pamiętajcie, że miał kości ciało wasze. Rutherford zasugerował im, aby agitowali, czyli pytali członków zarządu towarzystwa, co byłoby lepsze. Czy żeby wszyscy pielgrzymi, tych 70 pielgrzymów, kierowali generalną pracą, czy też, czy jeden z nich miałby to robić. Przypomniał też im jednocześnie, że w związku z tym powinni oni uważać go za kogoś bardzo bliskiego sobie. Więc niech zachęcają zarząd do faworyzowania właśnie jego kierownictwa w generalnej pracy Kościoła. Werset trzeci. Wtedy mówili bracia matki jego o nim, gdzie słyszeli wszyscy przełożeni Sychem wszystkie te słowa. I nakłoniło się serce ich za Abimelechem, bo rzekli, brat nasz jest. Poplecznicy Rutherforda, szczególnie podczas spotkania głosujących udziałowców, które odbyło się 7 stycznia 1917 roku, uchwalili, żeby zarządzeniami zostały samowywyższające i chwytające władze uchwały, które Rutherford zaczął przygotowywać już 28 grudnia 1916 roku, w celu skoncentrowania władzy wykonawczej i zarządczej towarzystwa w nowym prezydencie, wiedząc, że to on nim zostanie, ponieważ pobudził pozostałych dyrektorów, aby właśnie jego wybrali, ponieważ uważali go za swojego prawdziwego brata. Werset 4. I dali mu 70 srebrników z domu Baalbery i naprzyjmował za nie Abimelech ludzi lekkomyślnych i tułaczów, którzy chodzili za nim.
czyli podając mu swoje wynikające ze statutu, a w polskiej literaturze często tłumaczone jest to jako czarteru, władzę, złożyli te zgromadzone władze w jego ręce, a on dzięki nim pozyskał pewnych konkretnych, próżnych zwolenników, żeby byli jego gorącymi stronnikami. Niektórych z nich widać na znalezionym przeze mnie zdjęciu w internecie. Są to członkowie towarzystwa z roku 1918, nad którym od lewej stoją następujące osoby. Pierwszy od lewej W.E. van Amburg, drugi J.F. Rutherford, trzeci A.H. Macmillan, czwarty R.J. Markey, piąty F.H. Robinson, szósty C.J. Woodward, siódmy G.H. Fisher, ósmy G.D. Setta. I oczywiście oprócz nich byli też i inni. Werset piąty. I przyszedł w dom ojca swego do Efra i pobił braci swoich, synu Jerobaalowi, 70 mężów na jednym kamieniu. Tylko został Jotam, syn Jerobaalu, najmniejszy, iż się był skrył. Następnie, wciąż uzbrojony w tę władzę, poddał pod swój autorytet 70 równych mu innych pielgrzymów. W ten sposób faktycznie unicestwiał posiadane przez nich równe jemu władze. Uczynił to na podstawie tych nowych władz, jakie przyznał mu zarząd. Jedynym wyjątkiem był najbardziej prostolinijny z nich wszystkich, brat Johnson, który z uwagi na otrzymane od zarządu władzę, czy też upoważnienia, był jako specjalny przedstawiciel zarządu towarzystwa poza zasięgiem Rutherforda i który poprzez odmowę uznania odwołania go przez Rutherforda, który przecież, jak może bratercy słyszeli, nakazał mu zaprzestać pracy w Anglii i wracać do Stanów Zjednoczonych, ochronił się przed poniesieniem symbolicznej śmierci. Werset szósty. I zebrali się wszyscy mężowie Sychem i wszystek do Mello, a Szemszy obrali Abimelecha królem na równinie, kędy stał słup Sychem. W ten sposób dyrektorzy towarzystwa oraz dyrektorzy Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej, bo Mello w oryginale znaczy wał, kopiec czy też wzgórze, uczynili Rutherforda osobą posiadającą władze wykonawcze, ponieważ przyjęli dostosowanie jego zarządzenia. Wcześniej nie miał tych spraw. I menadżerem, ponieważ wybrali go na prezydenta. Z założeniem, że dało mu to dożywotnie władze kontrolne, pomimo, że statut Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej dał takie prawo tylko temu prezydentowi, który był wybrany na jego pierwszym spotkaniu, czyli bratu Russellowi. Oni więc uczynili to w celu postawienia go jako niby równego bratu Russellowi. I w tym miejscu proponuję, żebyśmy zrobili przerwę jakąś dość krótką. Także dziękuję za uwagę podczas tej pierwszej części i później będziemy badali tą bajkę Jotama o drzewach. Jak ona wygląda w małym antykwie. Wracamy po przerwie. Tak jak powiedzieliśmy, w wersecie szóstym dyrektorzy towarzystwa, czyli mężowie Sychem oraz dyrektorzy Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej, czyli Dom Mello, uczynili Rutherforda osobą posiadającą władze wykonawcze, ponieważ przyjęli dostosowania zarządzenia, które on tam sobie wymyślił, które dawały mu większą władzę niż powinien mieć, czyli uzurpował sobie te władze, ponieważ przyjęli dostosowanie do jego zarządzenia i wybrali go prezydentem z założeniem, że dało mu to też dożywotnie prawa kontrolne w tych korporacjach, mimo że przyznawał statut takie prawo tylko pierwszemu przewodniczącemu, który był wybrany na pierwszym wybraniu, czyli bratu Russellowi. Tak więc oni uczynili to, żeby postawić go za takiego niby kogoś równego bratu Russellowi. Przechodzimy do wersetu siódmego. Co gdy powiedziano Jotamowi, szedłszy stanął na wierzchu góry Garizim, a podniósłszy głos swój wołał i rzekł im: posłuchajcie mnie, mężowie Sychem, a was też Bóg usłyszy. Biblia warszawsko-praska mówi w lepszy sposób to oddaje.
oby Bóg zechciał was wysłuchać. Gdy brat Johnson dowiedział się o tym, co się stało, to wykonując swój urząd posłanika Epifanii, podczas przesłuchania przed zarządem, bo garizim to w oryginale odcięci, odłączeni, odosobnieni, jakaś osoba odłączona od reszty, ale też oaza na pustyni. Zrobił on tam przegląd połączonych z tym tematem spraw, pragnąc, aby Bóg zechciał wysłuchać także i tego, co zarząd miał do powiedzenia w tej sprawie. Chciałbym, abyśmy zauważyli ponadto, że Jotam w tym wersecie zwraca się tylko do mężów Sychem, czyli do dyrektorów towarzystwa, a nie do domu Mello, czyli dyrektorów Stowarzyszenia Kazalnic Ludowych, bo to przesłuchanie było przed dyrektorami, czyli przed zarządem towarzystwa, a nie przed zarządem kazalnicy. Parlamenta Sturgeon tam był, a on był właśnie członkiem zarządu tej kazalnicy, ale nie było tam wszystkich tych członków, ani nawet w jakiś tam specjalny sposób reprezentowany. Ten werset jest ważny także i dla naszego dzisiejszego wykładu, bo to brat Johnson zdał nam w swoich pismach relacje z wydarzeń, jakie miały miejsce w tamtym czasie. My dziś zaledwie w skrócie spoglądamy na jeden z aspektów tych wydarzeń, bo nasz temat pochodzi głównie z kilku stron zawartych w 10 tomie epifanicznym, czyli posłanik Epifanii, ale wydarzenia te były przez niego wielokrotnie omawiane z różnych innych punktów widzenia i omawiane są także w innych tomach i miejscach i także po polsku też mamy pewne części, także z tomu 10, te równoległości różne, też korzystałem z nich w przygotowaniu tego wykładu. I są też podawane przy okazji różnych innych obrazów, ponieważ te wydarzenia są iluśkrotnie pokazane w różnych typach biblijnych, a także w wymiarach Wielkiej Piramidy, jako bardzo ważne. Tak więc Jotam przedstawia tu brata Johnsona nie tylko jako uczestnika tych wydarzeń, ale także jako sprawozdawcę dla towarzystwa, dla kościoła, dla innych klasków do Bożego, czyli w tym także i dla nas. Zaczynamy więc znów teraz omawiać tę przypowieść o drzewach i zobaczymy, jakie ona ma znaczenie w małym antytypie. Werset 8. Zeszły się drzewa, aby pomazały nad sobą króla i rzekły do oliwnego drzewa, króluj nad nami. Brat Johnson wskazał po pierwsze, że po śmierci brata Russella niektóre osoby robiły wysiłki, aby to właśnie jego wybrać na nowego prezydenta towarzystwa, żeby zastąpił na tym stanowisku brata Russella. Werset 9, którym odpowiedziało oliwne drzewo, i dalej opuszczę tłustość moje, przez którą uczczony bywa Bóg i pójdę, aby wystawione było nad drzewy. Czyli on odmówił porzucenia otrzymanej od Boga służby po to, żeby zostać prezydentem towarzystwa. Werset 10. Rzekł potem drzewa do figowego drzewa. Pójdź ty, król nad nami. Skoro Johnson odmówił, to powstał ruch chcący, żeby rozszerzyć uprawnienia zarządu towarzystwa. W tym miejscu muszę nadmienić, że angielskie słowo board, tłumaczone w naszej literaturze po prostu na zarząd, tak naprawdę odpowiada znaczeniem raczej polskiej radzie nadzorczej w spółkach. Ponieważ oni chcieli, aby zarząd działał nie tylko jako kontroler, ale żeby miał także władze wykonawcze i zarządcze w towarzystwie. Widzą teraz, braterstwo, dlaczego uczyniłem tę uwagę. Ponieważ wychodzi nieco masło maślane, żeby zarząd miał władzę zarządcze. W większych firmach oprócz zarządu jest taki organ jak rada nadzorcza, która ma funkcje kontrolne. I to właśnie o to tutaj chodziło. Oni chcieli, żeby ta rada nadzorcza, będziemy używali słowa zarząd, posiadała także władze wykonawcze i zarządcze, takie jak miał prezydent towarzystwa. Dzisiaj ten prezydent towarzystwa, my byśmy go nazwali prezesem zarządu towarzystwa. Werset 11. Którym odpowiedziało figowe drzewo, i zali opuszczę słodkość moją i owoc mój wyborny, a pójdę, abym wystawione była ponad drzewami. Jednak zarząd, spróbowawszy tego przez około tydzień czasu, odmówił posiadania tych władz. Nikt nie może, czy też raczej nie powinien, być organem kontrolującym samego siebie, czyli sędzią we własnej sprawie.
Zarząd więc słusznie nie chciał wyrzec się swojej niezależności i posiadanych przez siebie funkcji kontrolnych. Werset 12. Potem rzekły drzewa do macicy winnej: pójdź ty, król nad nami. Następnie komitet wykonawczy, już coś bliższego, prawda? Komitet wykonawczy zarządu został poproszony o przyjęcie na stałe autorytetu wykonawczego i zarządczego. Wtedy im odpowiedziała winna macica: Izalio, puszczę mość mój. A Biblia Poznańska mówi to lepiej: czy mam zaprzestać wydawać sok winny, który uwesela Boga i ludzi, a pójdę, abym została wystawiona nad drzewy? Ten komitet wykonawczy również zrezygnował z tego po dwumiesięcznej próbie, widząc, że sprawia to niemożność wykonywania przez niego normalnych obowiązków i podważa sens jego istnienia. Werset 14. I rzekły wszystkie drzewa do ostu: pójdź ty, król nad nami. W innych przekładach ocet jest tłumaczony jako ciernisty krzew. Biblia Tysiąclecia jeszcze inaczej mówi niż wszystkie inne przekłady, tłumaczy to jako głóg. A wspomniana wcześniej teraźniejsza prawda nr 495 z 2005 roku oddaje to jako jeżyna. W oryginale jest to użyte słowo atad i oznacza ono po polsku jeżyna, cierń albo szakłak. Kto był na naszej działce, to wie, co to jest szakłak, albo już się dowiedział, ponieważ to są te cierniste krzewy z czarnymi, okrągłymi owocami, które często są składnikami żywopłotu. Zdjęcie jest na prezentacji. Ja też nie wiedziałem do momentu przygotowania tego wykładu, jak się ten krzew nazywa. I słowo to w oryginale pochodzi od rdzenia, które prawdopodobnie oznacza przebijać lub ranić, co nam wiele mówi w kontekście antytypu. Przypominam, że w dużym antytypie, w tym krzewie cierniowym, pokazane było papiestwo, a w badanym obecnie małym antytypie była oferta posiadania władzy wykonawczej i zarządczej, bo inaczej menedżerskiej, została następnie przedstawiona Rutherfordowi. Miało to miejsce od 7 do 19 stycznia 1917 roku. Werset 15. Wtedy odpowiedział Ocet drzewom: jeśli wy prawdziwie chcecie pomazać mnie za króla nad sobą, pójdźcież, a odpoczywajcie pod cieniem moim. A jeśli nie, niech wyjdzie ogień z ostu, a spali cedry libańskie. Tak więc on, otrzymawszy tą ofertę, swoimi czynami powiedział braciom, że oni muszą nie tylko go zaakceptować, ale być także mu poddanymi, jako kontrolerowi, osobie posiadającej władzę wykonawczą i zarządcy, czyli te trzy funkcje, bo jeśli nie, to wyjdzie z niego zniszczenie przeciwko wszystkim, którzy są wodzami, czyli po prostu, że ich zniszczy. Wersety 16 i 17. A tak, jeśliście prawdziwie, a szczerze uczynili, obrawszy sobie królem Abimelecha, a jeśliście się dobrze obeszli z Jerobaalem i z domem jego, a jeśliście podług dobrodziejstw ręki jego uczynili z nim, albowiem walczył ojciec mój za was i podał duszę swą w niebezpieczeństwo, aby was wyrwał z ręki Madiańczyków. Brad Johnson, wspominając, co dwa zarządy, zarząd, czyli dyrektorzy towarzystwa, oraz zarząd drugi, czyli dyrektorzy Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej, bo w tym wersecie najwyraźniej Jotam zwraca się nie tylko do mężów z Sychem, ale także do domu Melle. No, tam jednym, oni byli z tym Sychem, prawda? To był jeden z domów, jaki tam był. Brad Johnson, wspominając, co dwa zarządy uczyniły względem Rutherforda i co w związku z tym uczyniły odnośnie zarządzeń brata Russella, który przecież zasłużył na wiele szacunku z ich strony ze względu na swoje wielkie ofiary w celu wybawienia ich z błędów, bo Madianici przedstawiają błądzicieli. Werset 18. Aleście wy powstali przeciw domowi ojca mego dziś i pobiliście syny jego, 70 mężów na jednym kamieniu i obraliście królem Abimelecha, syna służebnicy jego, nad mężami Sychem, iż bratem waszym jest. Czyli wspominając ponadto, co uczyniły te dwa zarządy pielgrzymom wybranym przez brata Russella, poprzez to zarządzenie przyznające władzę Rutherfordowi, werset 19, jeśliście prawdziwie, a szczerze obeszli się z Jerobaalem,
i z dołem jego dnia tego weselcie się z Abimelecha, a on niech się też weseli z was. No to w związku z tym brat Johnson powiedział, że jeżeli te ich czyny były wiernymi i szczerymi w stosunku do brata Russella i jego pielgrzymów, no to oni, czyli oba te zarządy oraz Rutherford, mieliby podstawę do cieszenia się korzyściami, jakie wspólnie osiągnęli. Werset 20. Ale jeśli nie, niechajże wyjdzie ogień z Abimelecha, a pożre mężu Sychem i dom Mello. Niechajże też wyjdzie ogień od mężu Sychem i z domu Mello, a pożre Abimelecha. Czyli, ale jeśli ich czyny nie były takimi wiernymi i szczerymi w stosunku dla brata Russella i jego pielgrzymów, to ze strony Rutherforda przyjdzie pewien niszczący kłopot, który zrani oba zarządy, oraz pewien niszczący kłopot ze strony zarządów przyjdzie, który zrani Rutherforda. Werset 21. Wtedy uciekł Jotam, a uciekłszy poszedł do Beer i mieszkał tam, bojąc się Abimelecha, brata swego. Gdy brat Johnson skończy ogłaszać to, co miał do powiedzenia w tej sprawie, to uciekł się do Słowa Bożego. Beer to w oryginale znaczy studnia, odnoszącego się do tej sprawy jako do ochrony przed Rutherfordem. A tak panował Abimelech nad Izraelem przez 3 lata. W dużym antytypie te 3 lata odpowiadało około 3 wieków. To jest pewne cofnięcie się w antytypie, bo tam już jest późniejszy moment czasu, jeszcze za chwilę zobaczymy. Te 3 lata odpowiadały około 3 wiekom. Odpowiadało około 3 wiekom, czyli około 300 latom względnego spokoju dla papiestwa. Najprawdopodobniej dlatego, że w tym czasie nie żyli różni żadni członkowie gwiezdni, które by im się w szczególny sposób sprzeciwiali, o czym mówiliśmy na pierwszej godzinie. A w małym antytypie około 3 miesiącom, od 19 stycznia do 10 kwietnia 1917 roku. Był to czas względnego spokoju dla Rutherforda odnośnie jego kontroli nad sprawami, a postawą, jaką zajmowały względem niego oba zarządy. Dlaczego? Brat Johnson również w tym przypadku nie podaje takiego pełnego wyjaśnienia, a moje poszukiwania jak na razie nie przyniosły takich jednoznacznych, rozstrzygających rezultatów. Wyjaśnię tylko to, co powiedziałem przy poprzednim wersecie, że uciekł się do Słowa Bożego, po tym, gdy już wrócił z Anglii, w tym przesłuchaniu, odnoszącego się do tej kwestii jako do ochrony przed Rutherfordem. Więc być może też dlatego, że zrozumiał już wcześniej odpowiedni antytyp, który pozwolił mu się w spokoju zająć sytuacją w Anglii, wiedząc, jak mniej więcej skończy się ta sprawa. Ale niemniej, jeśli nie, to inne logiczne wyjaśnienie to to, iż było tak dlatego, że brat Johnson był w tym czasie w Anglii jako specjalny wysłannik brata Russella, no i oczywiście zarządu towarzystwa. I po prostu nie zajmował się kwestią uzurpacji władzy w towarzystwie, tylko problemami ludu Bożego w Anglii i naprawą sytuacji właśnie tam. 19 stycznia 1917 roku jest datą po tym, gdy już udało mu się wyjawić klerykalne postępowanie starszych zboru londyńskiego, co miało miejsce 14 stycznia, czyli kilka dni wcześniej. I być może od tego momentu skupił się po prostu na naprawianiu sytuacji w Anglii, o czym mówi m.in. antytyp całej księgi Nehemiasza, Ezrasza, Estery, a nie zajmowanie się uzurpacjami Rutherforda, chociaż na pewno o nich dochodziły do niego wieści. 10 kwietnia natomiast jest datą tuż po powrocie z Anglii do USA. Wrócił z tej podróży 9 kwietnia i prawie natychmiast zaczął sprzeciwianie się uzurpacji Rutherforda. Brad Johnson, wyjaśniając następny werset, 23, pośrednio potwierdza to rozumowanie. Zobaczmy w jaki sposób. Werset 23. I posłał Bóg ducha złego między Abimelecha i między męże sychemskie, a złamali wiarę mężowie Sychem Abimelechowi. Zobaczmy, jak to wygląda w innych przekładach. Biblia Poznańska. Zbuntowali się przeciw Abimelechowi. Warszawsko-Praska. Przestali być wierni Abimelechowi.
Lidia Warszawska, odstąpili od Abimelecha. Gdy po tej 3-miesięcznej nieobecności brat Johnson wrócił do Stanów Zjednoczonych, to po południu 10 kwietnia 1917 roku odbyło się jego tak zwane pierwsze przesłuchanie przed zarządem. Przy czym jednym z rezultatów tego tak zwanego przesłuchania było to, że kilku spośród członków zarządu stało się przychylnymi z punktowi widzenia, jaki podał brat Johnson odnośnie sytuacji w Anglii. A jak pamiętamy z innych wykładów, Rutherford nakazał bratu Johnsonowi natychmiast wracać z Anglii. Wysłał ten kablogram, że natychmiast, bez odwołania i tak dalej, pod zarzutem, że brat Johnson oszalał i że ma religijne omamy. Tak więc to, właśnie to pierwsze przesłuchanie, zapoczątkowało różnicę pomiędzy Rutherfordem a zarządem. A tak naprawdę to pan zapoczątkował tę różnicę poprzez wydarzenia, jakie miały miejsce tego popołudnia. Gdyż J.D. Wright, E.F. Hoskins oraz R.H. Hirsch, członkowie zarządu towarzystwa, a także Menta Sturgeon, członek zarządu Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej, który również był prawdopodobnie jednym z przesłuchujących, zaczęli widzieć prawdziwe światło odnośnie sytuacji w Anglii i od tego czasu zaczęli reagować przeciwko Rutherfordowi, chociaż początkowo odbywało się to w sposób dla nich nieświadomy. Werset 24. Aby się zemszczono krzywdy 70 synów Jerobaalowych, aby krew ich przyszło na Abimelecha, brata ich, który je pobił, i na mężów sychemskich, którzy wzmocnili rękę jego, aby pobił braciem swą. Mamy tu powiedziane, że boskim celem było więc oddanie pomsty za zło wyrządzone pielgrzymom brata Russella, zarówno przez Rutherforda, jak też i przez członków zarządu towarzystwa. Przy czym Rutherford został nazwany faktycznym złoczyńcą, a pozostali mieli otrzymać karanie za wspieranie i nagradzanie jego przestępstwa. W takim sensie oni go wspierali, jakby na przykład płacili złodziejowi za ukradzenie telewizora. A zrobili to poprzez przyznanie mu w tym głosowaniu praw, do których on pożądał ze złych pobudek i które źle wykorzystywał. Werset 25. I zasadzili się nań mężowie sychemscy na wierzchu gór, a rozbijali każdego, który jedno szedł tamtą drogą. I powiedziano to Abimelechowi. Członkowie zarządu towarzystwa oraz pewni ich sympatycy przyglądali się Rutherfordowi we wszystkich jego oficjalnych działaniach w celu wykrycia uzurpacji i zdobywali przewagę nad tymi, których odkryli, że wspierają Rutherforda w czynieniu ich. I dano o tym znać Rutherfordowi. Kto pamięta duży antytyp, to wydaje się coś nam nie zgadzać. Mówiliśmy sobie przecież, że mężowie sychemscy od tego wersetu w dużym antytypie zaczynają reprezentować pewnych świeckich liderów z Włoch, dotąd pobierających papiestwo. A w małym antytypie oni w dalszym ciągu reprezentują członków zarządu towarzystwa. Chociaż od teraz sprzeciwiający się Rutherfordowi. Brad Johnson też tego nie wyjaśnił, ale być może ta zmiana znaczenia w dużym antytypie wynika z punktu widzenia skończonego obrazu, w którym Rutherford wyrzucił tych sprzeciwiających mu się członków zarządu towarzystwa. A od tej chwili, gdy zaczęli się mu sprzeciwiać, to chociaż oni dalej byli jeszcze w taki sposób faktyczny, rzeczywisty, wodzami Kościoła, to w jego oczach, w oczach Rutherforda już nic być przestali. Już wtedy planował, że się ich pozbędzie, skoro zaczęli mu się sprzeciwiać. Werset 26. Nadto przyszedł Gaal, syn Obedów i bracia jego, i przyszedł do Sychem, a poufali mu mężowie Sychem. Brat Johnson oraz niektórzy jego sympatycy, to jest Menta Sturgeon, siostra Hamilton, siostra Ritchie, siostra Edyta Hoskins i inni, podnieśli kwestię warunków w towarzystwie i większość zarządu mu zaufała. Miał związek z takimi kolporterami, którzy jeździli za bratem Johnsonem podczas jego podróży pielgrzymskich i tam kolportowali. Gdy on miał zebranie publiczne, to te siostry jeździły za nim i wykonywały taką pracę, że wręczały ulotki i tak dalej.
Przypominam, że gal w oryginale oznacza wstręt, odraza, nienawiść, co jest aluzją do uczuć, jakie żywił on wobec czynów, jakich dopuścił się Rutherford. I że był on synem Obeda w oryginale sługi. Nie muszę chyba specjalnie wyjaśniać, że chodzi tu oczywiście o onego sługę, największego sługę sług, brata Rusela. Werset 27. A wyszedłszy na pola, zbierali wina swoje i tłoczyli, weseląc się, a wszedłszy w dom bogów swoich, jedli i pili, a złorzeczyli Abimelechowi. Czyli ci bracia z zarządu zajęli się swoją pracą, zbierając plony swoich wysiłków i z radością czynili je dostępnymi dla celów nauczania oraz zaczynając planować, w jaki sposób przywrócić sobie kontrolę nad zarządem, a przeciwko uzurpacjom ze strony Rutherforda. Przyswajali sobie w tym celu cokolwiek trafiło w ich ręce i obficie między sobą rozmawiali przeciwko Rutherfordowi. Werset 28. Wtedy rzekł Gaal, syn Obedów, cóż jest Abimelech i co jest tychem, żeby się mu służyli? A zaś nie jest syn Jerobaalów, a Zebul urzędnikiem jego? Raczej służcie mężom Hemora, ojca Sychemowego. Bo czemuż byśmy onemu służyć mieli? Brat Johnson przyłączył się do indywidualnych członków tego zarządu, aczkolwiek nigdy nie był obecny na żadnym ze spotkań tych czterech dyrektorów, tych, których sobie powiedzieliśmy, trzech z towarzystwa, jednego ze Stowarzyszenia Kazanów Trudowych, Mentysturgiona. Przyłączył się do nich w tym ogłaszaniu uzurpacji Rutherforda, poddając wątpliwość jego prawo do kontrolowania. A przepraszam, źle powiedziałem. O tych członkach zarządu jeszcze powiem. To nie było w momencie skurwionym, nie był wśród członków zarządu towarzystwa. Później to jeszcze dokładnie wyjaśnię. Tutaj co to jest, cóż jest Abimelech? Przyłączy się w ogłaszaniu uzurpacji Rutherforda. Kim on jest, prawda? Jaki on jest? I podając wątpliwość jego prawo kontrolowania. Z jakiego powodu Abimelech miałby nad nami królować. Oraz popierając prawo, jakie miało towarzystwo, by jego zarząd przez jednomyślność lub też przez większość głosów kontrolował wszystkie sprawy towarzystwa. W Biblii Gdańskiej jakoś to widać, ale bardzo słabo. W innych przekładach bywa odwrócone o 180 stopni, a najlepiej zostało to oddane w przekładzie Biblii Warszawskiej. Zobaczmy. Gaal, syn Obeda, powiedział wtedy, kim jest Abimelech, a kim my, Sychemici, żebyśmy mu mieli służyć. Prawda? Jaki inny wydźwięk? Mówił też, że Rutherford nie miał ani trochę więcej praw do kontrolowania towarzystwa niż jakikolwiek inny pielgrzym. Że też jest synem Gedeona, którego imię zostało zmienione na Jerobaal w pewnym momencie, czyli brata Rusela, dokładnie tak samo jak i inni ze tych 70 pielgrzymów. Podobnie mówił też, że Aha Macmillan nie miał prawa do posiadania żadnego więcej autorytetu niż tylko reprezentanta Rutherforda, bo Macmillan był zarządcą i prawą ręką Rutherforda oraz był jednym z czterech nowych dyrektorów tego nowego zarządu, który został wybrany 12 lipca 1917 roku, czyli kilka miesięcy po tym, gdy tutaj jesteśmy w punkcie czasowym, w którym jesteśmy. Zebul to z hebrajskiego wywyższony, a z leksykonu Gedeniusa wynika, że chodzi o wywyższenie ze względu na osobę, jaką się reprezentuje. Na przykład jakieś miejsce jest wywyższone, bo mieszka w nim Bóg. I tutaj Zebul to Macmillan reprezentował Rutherforda. Brad Johnson dowodził także, że reprezentanci towarzystwa powinni być poddani jego statusowi. Hemor to z hebrajskiego osioł, zwierzę pociągowe, pozwalające komuś iść do przodu, działać. Często też przedstawia pewne nauki, na których ktoś opiera swoje postępowanie. Na przykład w historii o Baalamie jadącym na oślicy, w historii, gdzie Pan Bóg przedstawiony w Abrahamie idzie ze swoimi sługami
z dwoma sługami i Izaakiem, żeby złożyć Izaaka w ofierze. Niedawno mieliśmy wykład na ten temat brata Nowaka, także mam nadzieję, że to jeszcze braterstwo pamiętają. Te historie... Czyli osioł. To znaczy, że oni też powinni być poddanymi statutowi towarzystwa. Statut w naszej literaturze często jest nazywany charterem. Tak więc jak się ktoś się przyzwyczaił do tego, do tej nazwy, to niech wie, że to właśnie o to tutaj chodzi. Jest to wynikające z prawa świeckiego źródło, czy też podstawa istnienia towarzystwa. Deklarując, że w związku z tym nie było żadnego powodu, żeby zarząd oraz bracia byli podlegli Rutherfordowi. Ponadto dowodził, że jego wykonawcze oraz zarządcze prawa powinny zostać uchylone, anulowane, ponieważ Rutherford używał ich do uzurpowania kontroli nad towarzystwem i nad nimi. Werset 29. O, by kto podał ten lud w ręce moje, aby strząsnął Abimelecha, i rzekł Abimelechowi, zbierz swoje wojska, wynieść. Niestety ponownie tłumaczenie jest bardzo nietrafione. Skorzystałem więc ze znacznie lepszej tutaj Biblii warszawsko-praskiej, gdzie czytamy. Ach, gdybym tylko miał władzę nad tym ludem, natychmiast przepędziłbym Abimelecha. Zaraz bym mu powiedział, hej ty, zabieraj swoje wojsko i wynoś się. Rav Johnson wiedział z antycypu Ezdrasza oraz Estery, że nasz Pan powierzył mu urząd wykonawczy i nauczycielski w sprawach towarzystwa. Pragnął więc możliwości sprawowania tego urzędu i powiedział, że gdy go otrzyma, to usunie Rutherforda z jego władzy wykonawczych. I co za tym idzie, przez swoje postępowanie wyzwał go do walki odnośnie tej kwestii. Werset 30. A usłyszawszy Zebul, przełożony miasta onego, słowa Gaala, syna Obedowego, zapalił się gniew jego. Zanim brat Johnson na początku czerwca 1917 roku poprosił go o odesłanie go do Anglii, żeby mógł tam dokończyć swoją pracę, ktoś doniósł Aha Macmillanowi, czyli zarządcy i prawej ręce Rutherforda, raport o poglądach i postawie brata Johnsona, co rozgniewało Macmillana. Werset 31. I wyprawił posłów do Abimelecha potajemnie, mówiąc: oto Gaal, syn Obedów i bracia jego przyszli do Sychem, a oto chcą walczyć z miastem przeciwko tobie. Macmillan dał więc znać Rutherfordowi o tym, że brat Johnson i jego poplecznicy poświęcają swoją uwagę sprawom towarzystwa i że podburzają towarzystwo w jego dyrektorach przeciwko Rutherfordowi. Werset 32. A tak teraz, stań nocą ty i lud, który jest z tobą, a uczyń zasadzkę w polu. Radził więc Rutherfordowi, żeby poczynił tajemne starania, żeby przygotować pułapkę, w którą złapie brata Johnsona. Werset 33. A rano, gdy słońce wznijdzie, uderzysz na miasto, a gdy on i lud, który jest z nim, wynijdzie przeciw tobie, uczynisz w nim, co będzie chciała ręka twoja. Nie jest to najszczęśliwsze tłumaczenie. Znacznie lepiej jest to oddane w Nowej Biblii Gdańskiej. Zaś z rana, kiedy zaświeci słońce, wyruszysz i napadniesz na miasto. A kiedy on wyruszy przeciwko tobie, wraz z ludźmi, którzy mu towarzyszą, wtedy postąpisz z nim według okazji, która ci się nadarzy. W antycypie Macmillan sugerował, żeby Rutherford uczynił to szybko, gdy tylko wzejdzie słońce, czyli gdy tylko pojawi się prawda. Gdy tylko brat Johnson i jego poplecznicy zajmą opozycyjne stanowisko wobec niego. I żeby zrobił to w taki sposób, jaki będzie wyglądał na najbardziej odpowiedni w danej chwili. Werset 34. Wtedy wstawszy Abimelech i wszyscy lud, który z nim był, w nocy zasadzili się przeciw Sychem na czterech miejscach. A w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej? Powstał więc Abimelech nocą wraz z całym ludem, który był przy nim i rozstawił cztery oddziały w zasadzce na wprost Sychem. Rutherford skorzystał z tej rady i podjął sekretne starania, żeby przygotować pułapkę w celu złapania towarzystwa reprezentowanego przez zarząd, a uczynił to poprzez wyznaczenie nie całego zarządu,
do zbadania angielskiej pracy brata Johnsona, ale tylko tych czterech dyrektorów z tego zarządu, którzy zaczęli się sprzeciwiać Rutherfordowi. Byli to bracia Ritchie, Wright, Hoskins i Hirsch. Oraz przez postawienie w opozycji do brata Johnsona czterech grup. Pierwszą z nich było trzech pozostałych członków zarządu. J.F. Rutherford, W.A. Van Amburg i A.N. Pearson. Bo łącznie w zarządzie było 7 osób. 4 się sprzeciwiały Rutherfordowi, 3 były za nim. Po drugie, drugą grupą było tak zwane obecne kierownictwo, czyli Rutherford ze względu na napełnioną przez siebie funkcję prezydenta towarzystwa, A.H. Macmillan, jego specjalny reprezentant i W.A. Van Amburg, sekretarz i skarbnik. Trzecią grupą byli pewni konkretni pracownicy w brooklińskim przybytku, czyli w brooklińskiej siedzibie towarzystwa, czasem w polskiej literaturze tabernakl. Czwartą grupą byli pewni konkretni pracownicy w Bethel, czyli w domu biblijnym. Werset 35. A wyszedłszy Gaal, syn Obedów, stanął w samej bramie miasta, stał też i Abimelech i lud, który z nim był w zasadzki. W antycypie przedstawia to, że podczas gdy czterej dyrektorzy badali sprawy związane z Anglią, bo brama oznacza w antycypie pewną gałąź pracy, pewien wycinek działalności, to te połączone siły czterech wyżej wymienionych grup pod wodzą Rutherforda powstały, żeby przeciwstawić się bratu Johnsonowi. Werset 36. A widząc Gaal lud, rzekł do Zebula: oto lud idzie z wierzchu gór. Któremu odpowiedział Zebul: dzień gór, ty widzisz, jakoby ludzie. A Nowa Biblia Gdańska mówi: a gdy Gaal zobaczy lud wojenny, powiedział do Zebula: oto z wierzchołków gór nadciąga lud wojenny. Zaś Zebul odpowiedział: dzień gór, uważasz za ludzi. Przedstawia to, że brat Johnson zauważył początek tego działania ze strony tych trzech pozostałych członków zarządu. I zwrócił na niego uwagę Macmillanowi, który odpowiedział bratu Johnsonowi, że to, co on brał za takie działania, to tylko cień gór, czyli pewne niejasne działania zarządu w zupełnie innej sprawie. Werset 37. Wtedy powtórę rzekł Gaal, mówiąc: oto lud wstępuje w góry, a jeden chów idzie drogą równiny Meonenim. Meonenim w oryginale oznacza przykrycie, gromadzenie chmur, czynienie czegoś w sposób ukryty oraz wróżenie albo osoba, która się takim wróżeniem zajmowała. W następnej kolejności więc brat Johnson dostrzegł działania obecnego kierownictwa, czyli tej drugiej grupy, które 21 czerwca 1917 roku próbowało odesłać go w podróż pielgrzymską, która miała sprawić, żeby zakończył tą podróż pielgrzymską w swoim domu, w ogóle go nie wpuścili z powrotem do Betel. By mógł w ten sposób być bezpieczny i cichy sposób odsunięty od Betel. Oraz to obecne kierownictwo próbowało też wysłać E.F. Hoskinsa, jednego z tych dyrektorów, w długą podróż pielgrzymską po to, żeby przełamać większość zarządu na spotkanie, które miało się odbyć 20 lipca 1917 roku, na którym miało odbyć się głosowanie decydujące o tym, czy miały zostać odwołane te zarządzenia Rutherforda, które przyznawały mu władze wykonawcze i zarządcze. No bo przypominam, że część zarządu przeciwna Rutherfordowi składała się z czterech dyrektorów, a popierających Rutherforda było trzech, to znaczy on sam i dwóch innych. Na to już Macmillan mu nie odpowiedział. A jeszcze później brat Johnson dostrzegł pracowników Bethel i brooklińskiego przybytku zgromadzających się przeciwko niemu, czyli te dwie pozostałe grupy. Brat Johnson początkowo zgodził się na odbycie tej podróży pielgrzymskiej wieczorem 21 czerwca. Ale następnego dnia rano, to znaczy 22 czerwca, wymówił się od tej podróży pielgrzymskiej ze względu na zły stan zdrowia, ponieważ po nadwyrężeniu tego swojego zdrowia w Anglii aktualnie był w stanie pracować w domu biblijnym tylko przez pół dnia zamiast jak zwykle przez cały. I bał się, że ta długa podróż pielgrzymska odbierze mu w ogóle siły.
Werset 38. Wtedy rzekł do niego Zebul: gdzie teraz usta twoje, które mówiły, co to jest Abimelech, abyśmy mu służyć mieli? I zaj to nie ten lud, który ich zgardził? Wynieś teraz na walk przeciw niemu. I wtedy już Macmillan triumfalnie zganił brata Johnsona za jego postawę i za słowa przeciwko Rutherfordowi. Oraz powiedział, że brat Johnson zlekceważył tych wszystkich ludzi z kierownictwa, więc teraz wyzywał go, żeby teraz wyszedł i zaczął z nimi walczyć. Wersety 39 i 40. A tak wyszedł Gaal przed mężami Sychem, a walczył przeciw Abimelechowi i gonił go Abimelech, gdy przed nim uciekał, a poległo wiele rannych aż do samej bramy. Brat Johnson przyjął to wyzwanie w południe 22 czerwca, prosząc Rutherforda, aby odbyli braterską dyskusję na temat różnic między nimi, przypominając mu o ich wcześniejszych dobrych relacjach. On to opisuje, że on się przytulił do Rutherforda i powiedział, że na pewno nam się uda osiągnąć jakieś porozumienie. Uzgodnili, że ta dyskusja odbędzie się o godzinie 15. Przypominam, początek, wyzwanie przyjął w południe, a oni uzgodnili, że dyskusja odbędzie się o godzinie 15. Ale o 15 Rutherford wysłał do brata Johnsona swojego sekretarza, czyli nikogo innego, tylko Macmillana, przez którego powiedział, że będzie ona niemożliwa, ponieważ musiał on iść przypilnować pewnych ludzi wykonujących jakieś prace remontowe w Betel. Czyli tutaj ważna sprawa, niestety ważna sprawa, ten idzie pilnować jakichś drobnych prac remontowych. Strasznie wielkie wytłumaczenie. Następnego poranka odbyli oni, Rutherford z bratem Johnsonem, krótką, około 10-minutową rozmowę, w czasie której brat Johnson zwięźle wymienił rzeczy, w których według niego postępowanie Rutherforda nie podobało się panu. Przeczytam fragment jego relacji z tego, zawartej w teraźniejszej prawdzie nr 8 z roku 1924. Cytuję. Prosiłem się go w imieniu Boga prawie ze łzami odwrócić go od tej drogi, ponieważ było to samo wyniosłością jak Lucyfera i że to sprowadziło kłopoty, które już dostały się do Betel. Gdyby usłuchał naszej prośby, nie przyszłoby do takiego zamieszania w kościele. Było to właśnie przy tej sposobności, że powiedziałem, iż mam przeciwne zapatrywanie. A on krzyknął, jesteś w konspiracji. Odnosząc się do tej samej rozmowy na stronie 15 powiedzieliśmy, odpowiedziałem, że my także mamy prawdę opinię i powiedziano przeciwnie. Pozłościł się wtedy i zakrzyknął tak głośno, że można go było usłyszeć co na przynajmniej 50 stóp z daleka, czy na ponad 15 metrów. Jesteś w konspiracji. Rutherford w konsekwencji odebrał mu przywilej dalszej służby w Betel. W tym momencie Rutherford jest zwycięski. Zwolennicy brata Johnsona zostają rozproszeni, a on sam staje się osobą niepożądaną w Betel. Werset 41. I został Abimelech w Aruma, a Zebul wygnał Gaala z bracią jego, aby nie mieszkali z Sychem. Aruma w oryginale znaczy ja będę wywyższony. I taką właśnie wysoką pozycję zajął Rutherford. Teraz to ja mam tu władzę, a ty się wynoś. A skoro brat Johnson nie chciał dobrowolnie opuścić Betel, nie chciał pojechać na tą podróż pielgrzymską, no to Rutherford jednoosobowo rozkazał mu opuścić dom biblijny. Brat Johnson, uciekając przed wykonaniem tej decyzji, odwołał się do całego zarządu, żeby nie musiał wykonywać tego rozkazu prezydenta towarzystwa. Rutherford w obawie, aby tej sprawy nie wnosić przed zarząd, przecież go przegłosują, pozostawił ją w zawieszeniu. Skoro jednak, jak powiedzieliśmy przed chwilą, brat Johnson nie dał się wypędzić z Betel, to Macmillan dopilnował, żeby brat Johnson nie dostawał już żadnej ważnej pracy w towarzystwie. Chciałbym w tym miejscu opisać jeden z opisujących to wersetów. Z teraźniejszej prawdy nr 8, 1924 rok, czyli to samo źródło, co poprzednio. Cytuję. W tabernaklu otrzymywaliśmy pod kierownictwem młodszego brata Udleja pracę w sklepie, gdzie różne roboty wykonywaliśmy, jak czyszczenie zabrudzonych kart, pudeł, gazetek i tym podobnych prac w tym miejscu. Do tej pracy, rozumie się, byliśmy jak inni ubrani stosowne do tego kombinezony. Z wielką radością wykonaliśmy tę pracę i z pokorą, ponieważ byliśmy radzi kłaść życie dla Pana, prawdy i braci.
ze względu na przeszłe i tedy obecne wypadki, zdziwiło nas, czy czasem ten tedy obecny zarząd nie dał nam umyślnie tej niskiej pracy pod wrażeniem, abyśmy, bo oprócz brata Rysyla wykonywaliśmy najważniejszą pracę od jakiejkolwiek osoby w prawdzie, abyśmy się obrazili i nie chcieli pracować, a oni, aby przez to mogli mieć przyczynę nas precz wysłać. Zostawiając te ich zamiary Panu do objawienia, nadmieniamy, że takie zamiary byłyby w harmonii z ich objawionymi charakterami i wielu braci, których uważaliśmy za zacniejsze charaktery od owych wtedy obecnego zarządu, bali się i myśleli, że z tej przyczyny dano nam taką pracę, ażebyśmy nie mieli pracy w stanowisku Kościoła jako nauczyciel i naturalnie, żeby inni także mogli widzieć i z tego przypuszczać, że nie byliśmy w ważnym stanowisku w Kościele. Lecz duch pokory i uznania choć najmniejszej sposobności służby pozwolił nam radować się i z tego i chwalić Boga za przywilej nawet tak niskiej służby. Podobne poniżenia niedługo później spotkały także zwolenników brata Johnsona. Werset 42. Ale nazajutrz wyszedł lud w pole i powiedziano to Abimelechowi. Brat Johnson i jego zwolennicy oczywiście nie zamierzali siedzieć z założonymi rękoma. Brat Johnson aż do 15 lipca robił bezowocne starania o ponowne uzyskanie stanowiska wykonawczego, rozmawiając o tym i z Rutherfordem, i z czterema członkami zarządu przeciwnymi Rutherfordowi, i na koniec też z A.M. Pearsonem, jednym z tych sprzyjających Rutherfordowi członków zarządu, którego ostatecznie przekonał na swoją stronę, pozyskał, żeby zgodził się na rozpatrzenie postępowania brata Johnsona w Anglii. Te starania były widziane przez popleczników Rutherforda, którzy pracowali w Bethel i którzy informowali Rutherforda o wszystkich widzianych przez siebie działaniach tych, których od tej pory nazywali opozycją. Werset 43. Wziąwszy tedy lud, rozdzielił go na trzy chówce i zasadził się w polu, a widząc, a oto lud wychodzi z miasta, wypadł na nie i pobił je. Rutherford podzielił swoich zwolenników na trzy grupy. Pierwszą z nich było obecne kierownictwo, drugą pracownicy brukińskiego przybytku oraz trzecią pracownicy Bethel, czyli domu biblijnego. Wszyscy oni wypatrywali możliwości, żeby zaatakować opozycję. I gdy czterech dyrektorów przeciwnych Rutherfordowi oraz zwolennicy brata Johnsona zaczynali coś działać w którymś kierunku, to Rutherford i jego zwolennicy powstawali przeciwko nim i zadawali im cięgi swoimi słowami. Czyli tak jakby bili, ranili ich słowami. Werset 44. Bo Abimelech i chufy, które z nim były, uderzyły na nie i stanęli u samej bramy miasta, a inne dwa chufy uderzyli na wszystkie, którzy byli w polu i pobili je. Drodzy braterstwo, krótka lekcja matematyki, której nie odrobili tłumacze Biblii Gdańskiej i większości innych polskich przykładów. Skoro Abimelech podzielił swoje wojsko na trzy chówce, czyli oddziały, a dwa z nich wysłał do walki w polu, to ile chówców zostało przy nim? No oczywiście, że jeden. Na całe szczęście niektóre przekłady, na przykład Biblia Warszawska właśnie tak to oddaje, ale większość polskich przykładów mówi chówy. Chówy w liczbie mnogiej, oddziały. Abimelech, czyli Rutherford, zresztą obecnego kierownictwa, tym pierwszym oddziałem, przejął kontrolę nad publiczną częścią pola bitwy. Tak jak mówiliśmy, brama przedstawia pewien wycinek działalności, odpowiedni w danym momencie, w danym kontekście. Natomiast pracownicy brooklińskiego przybytku oraz pracownicy Bethel atakowali opozycję w bardziej prywatny sposób, odcinając ich od braterskich przywilejów i służby. Werset 45. A Abimelech dobywał miasta przez on wszystek dzień i wziął je, a lud, który w nim był, pomordował, a zburzywszy miasto, posiał je sobą. Przez cały okres czasu, od 26 czerwca do 6 lipca 1917 roku, Rutherford atakował towarzystwo. To jest, po pierwsze, w nocy 26 czerwca zostawił w pokoju brata Johnsona zarządzenie zarządu, w którym zwalniał go ze służby pielgrzymskiej jednoosobowo i potępił jego pracę w Anglii.
Podburzał też innych swoich zwolenników w kwaterze głównej przeciwko bratu Johnsonowi i jego zwolennikom, a także manipulował nimi przeciwko temu, co w rzeczywistości było towarzystwem. Ponieważ czterech przeciwnych mu członków zarządu stanowiło większość tego zarządu. Tak więc, tak naprawdę, to oni w symboliczny sposób byli towarzystwem, bo mieli prawo przegłosowania tego, co chcieli w tym towarzystwie. Rządzenia jego sprawami. W ten więc sposób Rutherford walczył przeciwko towarzystwu. Przejął nad nim kontrolę, odciął opozycję od miejsc, które dotąd z nim zajmowali. Oznaczało to, że w rzeczywistości zburzył je, to towarzystwo, i poddał spustoszeniu, posiał solą, w jego statucie oraz w jego zarządzie działającym jako większość. Werset 46. A usłyszawszy, wszyscy mężowie, którzy byli na wieży z Sychem, przyszli do twierdzy domu Boga Berych. Gdy czterej dyrektorowie, którzy jako większość faktycznie stanowili zarząd towarzystwa i dbali o wykonywanie jego statutu, gdy oni dowiedzieli się, co też czyni Rutherford, to weszli w sferę swojej mocy, czyli statutu, i zajęli w niej swoje pozycje. Albo inaczej, odwołali się do praw, jakie mieli posiadać zgodnie ze statutem towarzystwa, który jako pochodzący od brata Russella miał być nienaruszalnym zarządzeniem, w jaki sposób to towarzystwo miało być zorganizowane. Twierdza domu Baal Berytha, czyli władcy zgromadzeń, czyli zasady organizacji danej społeczności. Werset 47. I opowiedziano Abimelechowi, że tam się zgromadzili wszyscy mężowie wieży Sychem. Czyli to ich stanowisko zostało oznajmione Rutherfordowi. Werset 48. Wtedy szedł Abimelech na górę Salmon, on i wszyscy lud, który był z nim. A nabrawszy ze sobą siekier, uciął gałąź drzewa, a wziąwszy ją, włożył na ramiona swoje i rzekł do ludu, który z nim był. Co widzicie, że mu czynił? Prędko czyńcie taki, jako i ja. W związku z tym Rutherford i jego zwolennicy odwołali się do wymiaru niejasnego, niejednoznacznego prawa. Ponieważ Salmon w oryginale oznacza niejasny, podejrzany, ocieniony. Jak taka osoba współświadka, powiedzmy. I wykorzystując jako instrument zbijający prawo, które wyraźnie stwierdzało, że nie działa wstecz i w związku z tym nie ma zastosowania do statutu towarzystwa, który został zatwierdzony przed utworzeniem tego prawa. Przygotował sobie opinię prawnika odnośnie tego prawa, która, jeśli miałaby zastosowanie, to cofnęłaby prezydencję Rutherforda i w konsekwencji anulowała także wybór na prezydenta. On wziął tę opinię i pracowicie zaniósł ją do sfery towarzystwa, nakłaniając swoich zwolenników, żeby zrobili to samo. No dobrze, powiedziałem dużo, a teraz wyjaśnijmy, o co tu chodzi. Otóż statut towarzystwa przyznawał prezydentowi towarzystwa oraz dyrektorom towarzystwa dożywotnią władzę. To jest ważne. Dożywotnia władza. Bez konieczności przeprowadzania wyborów na to stanowisko. Dożywotnia władza bez konieczności przeprowadzania wyborów na to stanowisko. Natomiast w pewnym momencie później w Pensylwanii uchwalono prawo, które zakazywało tworzenia statutów przyznających prawa dożywotniej władzy. A to prawo nakazywało roczną kadencyjność. Jednak wyraźnie mówiło też, że nie działa wstecz. Czyli, że jeżeli już jakaś organizacja, jakieś towarzystwo, jakieś cokolwiek miało już statut, który został zatwierdzony przed wejściem w życie tego prawa, to był on ważny zgodnie z zapisami takie, jakie były w tym statucie. Rutherford wynajął jednak prawnika, który napisał opinię, że to prawo jednak odnosiło się do towarzystwa. No więc jego statut był nieważny i że ten statut trzeba było poprawić. Gdy później ten prawnik został zapytany, dlaczego wydał taką, a nie inną opinię, to odpowiedział, to jest bardzo znamienne, że prawnik wydaje taką opinię, jaką życzy sobie osoba, która mu płaci za stworzenie tej opinii.
Czyli tak jak w typie, on wyciosał sobie taką opinię, sprawa, jaką sobie życzył. No dobrze, no ale po co Rutherfordowi była opinia, która mu odbierała dożywotnią prezydencję? Czy to nie było przeciwne czemuś, co on by chciał? Otóż ona odbierała także dożywotność urzędów pozostałych członków zarządu. Prawo mówiło też, że mają być co roku przeprowadzane wybory. A w przypadku, gdy któregoś roku takie doroczne wybory nie zostaną przeprowadzone, to powstają wakaty w zarządzie, które prezydent ma obowiązek obsadzić, jeżeli sam zarząd nie uczynił tego w ciągu więcej niż 30 dni od upłynięcia rocznej kadencji. Werset 49. A tak, uciąwszy z onego wszystkiego ludu, każdy gałąź swoją, szli za Abimelechem i kładli je około twierdzy. I spalili nimi twierdzę ogniem i poginęło tam wszystkich mężów z wieży sychemskiej, około 1000 mężczyzn i niewiast. Zwolennicy Rutherforda z chęcią poszli za nim i zastosowali tą opinię prawną do statutu towarzystwa. Przez to zniszczyli go w jego aspektach władzy wyznaczania dyrektorów oraz innych urzędników. W ten sposób wyrzucając większość zarządu i anulując prawa tych, którzy ich wspierali. Zobaczmy, drodzy braterstwo, w jaki przewrotny sposób to się stało. Otóż wcześniej tego roku na spotkaniu zarządu, które odbyło się 6 stycznia 1917 roku, odbyły się wybory na 3 wolne stanowiska w zarządzie. To pozostali zrezygnowali, tych 3 członków wcześniej zrezygnowali. Te 3 stanowiska wolne objęli Rutherford, Van Amburg i Pearson. No bo pozostali dyrektorzy, to jest Ritchie, Wright, Hoskins i Rockwell, otrzymali swój urząd jeszcze od brata Russella w 1904 roku. W związku z tym Rutherford powiedział, no przecież oni od 1905 roku nie byli wybierani, więc oni teraz to nie są już żadnymi dyrektorami. W zarządzie są wakaty, które prezydent towarzystwa ma obowiązek zapełnić. No dobrze, no ale brat Rockwell zrezygnował z urzędu dyrektora w marcu 1917 roku, a na jego miejsce został wybrany brat Hirsch. Dlaczego więc i Hirsch został wyrzucony z zarządu? No bo Rutherford wskazywał, że został on wybrany na dyrektora w Nowym Jorku, a nie w Alekheny, tak jak wymagało tego to nowe prawo obowiązujące w Pensylwanii. Tak więc Hirsch także nie jest żadnym dyrektorem, a jego stanowisko to również jest wakat. Czyli dzięki wykorzystaniu tej kupionej opinii prawnej akurat pozbył się całej opozycji. Wyrzucił przez to wszystkich 4 sprzeciwiających mu się członków zarządu, którzy mieli dożywotnie prawo bycia dyrektorami w tym towarzystwie. A na ich miejsce powołał swoich własnych popleczników. To jest Macmillana, W.S. Hilla, J.A. Bonetta i George'a E.H. Fishera. Nie jest to opisane w tym typie, ale w innych miejscach jest to dokładnie opisane. No i jak sami braterstwo rozumieją, było to nam bardzo potrzebne do zrozumienia obecnie badanego cyklu. 12 lipca 1917 roku odbył w celu powołania tych nowych dyrektorów specjalną podróż do Pensylwanii, żeby zadośćuczynić temu nowemu prawu. Ale ogłosił tą wymianę dyrektorów dopiero 17 lipca 1917 roku. Na tym samym spotkaniu zarządu, na którym miał on być zdjęty z urzędu prezydenta towarzystwa przez 4 sprzeciwiających mu się dyrektorów. Zobaczmy, jak tu jest bardzo mocno widoczna analogia z dużym antytypem. Tak jak tam przeciwnicy papieża już prawie go złapali, uwięzili, wyłupili mu to oko, odcięli język, prawda, niemalże zabili, tak też i tutaj ci 4 dyrektorzy już prawie mieli Rutherforda przez to zniszczyć. No przecież jako mieli oni większość w zarządzie, więc mieli też prawo zdjąć go z urzędu prezydenta. Ale to on zniszczył ich. Uciekł się pod ochronę nowego, kontrolowanego przez siebie zarządu, który odrzucił oskarżenia tamtych 4 dyrektorów oraz ich wniosek o usunięcie go z urzędu prezydenta. No i tak jak papież założył koronę cesarską na głowę Karola Wielkiego, demonstrując wyższość swojej władzy nad władzą świecką, tak też Rutherford zademonstrował swoją zwierzchność nad zarządem w tym, że wybrał i powołał nowych członków zarządu. W
tym momencie zaczęło się jego małe papieskie tysiąclecie. Werset 50. Potem szedł Abimelech do Tebes, a położywszy się przeciwko Tebes, dobył go. Następnie Rutherford zebrał się do pokonywania wyjawień. Tebes w oryginale znaczy wyraźny, rzucający się w oczy, jasność albo wręcz słońce. Czyli do pokonywania wyjaśnień odnośnie chwytania przez niego władz kontrolnych w towarzystwie poprzez wysłanie swojego wielce nieprawdziwego listu z 18 lipca, który później zamieszczał jako wkładkę do napisanej przez siebie broszury pod tytułem Przesiewania żniwa. Pierwsza część miała 24 strony, a część druga 8 stron. Także poprzez nielegalne używanie pełnomocnictw, które nie były przewidziane w tym celu, do usunięcia I.F. Hoskinsa oraz R.H. Hirsch'a ze Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej. Byli oni tam dyrektorami i jednocześnie też dyrektorami towarzystwie, tymi sprzeciwiającymi się Rutherfordowi. Kiedy na zwołanym przez Rutherforda spotkaniu udziałowców tego Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej 31 lipca nie udało mu się uzyskać większości potrzeby do ich usunięcia, to wykorzystał przyznane mu wcześniej pełnomocnictwa przewidziane dla celów dorocznego spotkania udziałowców, które miało miejsce pół roku wcześniej, czyli wcale nie do tej sprawy, do sprawy, która się skończyła pół roku wcześniej, żeby przez dodanie jego głosu uzyskać taką większość, dzięki której mógł się pozbyć tych dyrektorów z zarządu Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej. Kolejnym takim działaniem była ogólnokrajowa, konwencyjna kampania, podczas której zniesławiał on opozycję i przeinaczał jej słowa i czyny poprzez swoją kampanię tzw. słomianych głosowań. Dzisiaj byśmy to nazwali kampanią sondaży, bo chodziło o rozbienie głosowań, które nie miały wiążących rezultatów, a tylko pozwalały poznać opinię głosujących w jakiejś sprawie, ale nie zobowiązywały wcale do wykonania tego, co zostało przegłosowane. Przypuszczam, że tak konkretnie bratu Johnsonowi chodziło tutaj głównie o głosowanie, czy też o referendum, jakie Rutherford zorganizował w grudniu 1918 roku, czyli prawie rok, czyli ponad rok po wydarzeniach z naszego antycypu, a na miesiąc przed wyborami, które odbywały się w styczniu nowego 1919 roku. W tym referendum spytał on wszystkich badaczy Biblii i subskrybentów strażnicy, kogo by chcieli mieć za prezydenta towarzystwa. I chociaż to nie było wcale wiążące referendum, które by miało wybrać tego prezydenta towarzystwa, to policzono głosy w ponad 800 zborach z wynikiem 95% za Rutherfordem. 6 kolejnych miejsc zajęli pozostali dyrektorowie z nowego zarządu, a 4 wyrzuceni dyrektorowie zajęli miejsce od 10 do 13. Kolejnym sposobem, w jaki bronił się przed wyjawieniami tej jego uzurpacji, było domaganie się, żeby pełnomocnictwa ze strony udziałowców zostały wysłane do towarzystwa przed wyborami z 6 stycznia 1918 roku. W ten sposób mógł wcześniej zobaczyć rozkład sił, przewidzieć wynik głosowania oraz odpowiednio zareagować. I ostatnim sposobem było zachęcanie przez niego C.J. Woodwortha do ogłoszenia swojej naiwnej interpretacji przypowieści o groszu, w której Rutherford był szafarzem udzielającym tego grosza. Wszystkie te sposoby cuchnęły aż do nieba ze względu na swoją przewrotność i bezbożność, ale które mimo wszystko zewnętrznie triumfowały, bo Abimelech zdobył to Tebes. Werset 51. Ale wieża była mocna w pośrodku miasta, na którą uciekli wszyscy mężowie i niewiasty i wszyscy przedniejsi miasta, a zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach wieży. Aby na to odpowiedzieć, opozycja w rozmaitych publikacjach odwoływała się do siły prawdy. Na przykład w 2 krótkich i zgodnych z prawem i faktami oświadczeniach tej wyrzuconej większości zarządu. Jedno z nich było pod koniec lipca, a drugie na początku sierpnia podczas konwencji w Bostonie. A ponadto było to w broszurach pod tytułem Światło po ciemności, Przesiewania żniwa przejrzane oraz Fakty dla udziałowców, przez które zajęli oni swoją pozycję. Werset 52.
Wtedy przyszedł Abimelech aż do samej wieży i dobywał jej, a stanąwszy u samych drzwi wieży, chciał ją spalić ogniem. Ale Rutherford walczył z tymi publikacjami, wydając m.in. swoje własne publikacje, starając się zdobyć przyczółek, który pozwoli mu zniszczyć tę wieżę prawdy. Werset 53. Między tym zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechową i rozbiła wierzch głowy jego. Gdy Rutherford był tak zaangażowany w tę walkę, została szeroko rozpowszechniona pewna gazeta, która zawierała list otwarty oraz petycję do Rutherforda i do czterech wyrzuconych dyrektorów, która była podpisana przez wielu członków zboru Nowy Jork, Bruklińskiego Przybytku oraz kilku innych braci, łącznie przez 156 osób, co uczyniło z niej praktycznie działanie Kościoła, bo duża część jego podpisała się, żeby wykonać to, co było w tej petycji i w tym liście otwartym. Ta petycja wnosiła o to, żeby został wyznaczony komitet, który miał zostać stworzony w następujący sposób. Trzy osoby miały zostać wybrane przez Rutherforda, a trzy przez wyrzuconych dyrektorów. Ta szóstka miała wybrać siódmego członka komitetu. I teraz tych wybranych siedem osób miało wybrać ośmiu kolejnych członków do tego komitetu. Co razem miało dać 15-osobowy skład, który miał zbadać i przeprowadzić bezstronne dochodzenie wszystkich odnośnych kwestii w towarzystwie od śmierci brata Russella. W żarnach mieli się mąkę. Z typu ofiar śmiertnych wiemy, że dobrze zmielona mąka przedstawia dobrze rozebraną, zbadaną prawdę. Oraz ten komitet miał złożyć raport o wyciągniętych wnioskach na spotkaniu głosujących udziałowców, które miało się odbyć 4 stycznia 1918 roku, po to, żeby mogli użyć tego raportu do wyrobienia sobie zdania przed wyborami mającymi się odbyć 6 stycznia 1918 roku, czyli dwa dni później. Ten list i petycja rzucające światło na teorię rzeczy Rutherforda, czyli na skonstruowaną przez niego rzeczywistość, na pogląd, że powinien on mieć władze wykonawcze i kontrolne w towarzystwie, ten list i petycja rzucające światło na to, co robił Rutherford z wysokości odnośnych prawdziwych zasad, rozbiły bezpowrotnie jego pogląd na sytuację. To znaczy, że jego arbitralna decyzja, dzięki której zdobył władzę w towarzystwie, może się ostać. Taki wpływ tego listu i petycji na niego, na Rutherforda, rozpoczął się 1 grudnia 1917 roku, a swoją pełnię osiągnął 28 grudnia tego samego roku. Bo ten komitet już miał być formowany, prawda, i zacząć badać, to on się po prostu zaczął bać. Werset 54. Który natychmiast zawoławszy pacholika, co nosił broń jego, rzekł do niego: dobądź miecza twego, a zabij mnie, by znacznie rzeczono o mnie, niewiasta go zabiła. A tak przebił go pacholik jego i umarł. Takie badanie było ostatnią rzeczą, jakiej pożądał Rutherford, ponieważ on dobrze wiedział, że w trakcie badania zostałoby dowiedzione, że jest on wielkim złoczyńcą. I chociaż zarząd również musiałby zostać potępiony, czy też skrytykowany, za zaakceptowanie w głosowaniu zasugerowanych przez niego zarządzeń, przez które wręczyli mu oni te niesprawiedliwie pożądane przez niego władze, o którą tak skrycie zabiegał, to jednak z punktu widzenia równoległości wieku Ewangelii i jego małej miniatury, udowadniającej, że jego działania były równoległościami działań papieży aż do 963 roku naszej ery, co właśnie badamy, czyli że zarząd z tego punktu widzenia może być widziany jako postępnie zawłaszczony i wykorzystany, czyli w pewien sposób usprawiedliwiony. Czując, że jego głowa została rozbita, czyli ten jego pogląd, że powinien on mieć władzę wykonawczą i kontrolną w towarzystwie, został całkowicie rozbity przez propozycję zawartą w tej petycji, polecił Acha Macmillanowi, żeby ogłosił, że Rutherford jest poddany zarządowi poprzez wymyślenie jakiegoś argumentu, który by zbił ten pogląd Rutherforda w tym celu, żeby mogła być mu oszczędzona hańba bycia zbitym
potępionym przez to, co aktualnie działało w roli Kościoła, niewiasta Kościół, a później faktycznie stało się Kościołem. Macmillan uczynił to przez stwierdzenie, że ci, no przecież zwiedzeni udziałowcy, otrzymali już wystarczającą ilość informacji, żeby mogli zdecydować. No przecież powiedział im, że Rutherford jest poddany zarządowi. To był ten argument. Rutherford jest poddany zarządowi. I starczy. Co tu więcej badać? Co jednak oczywiście nie było prawdą, ponieważ przeważająca większość z tych udziałowców nie miała możliwości ani okazji przeczytać odpowiedzi opozycji na fałszerstwa Rutherforda, ponieważ ich adresy nie były dostępne dla opozycji, która miała zaledwie 17 tysięcy z 55 tysięcy adresów, na jakie przesiewania żniwa napisane przez Rutherforda zostały wysłane. Niemniej jednak, z boskiego punktu widzenia, cios, jaki zadał ten list otwarty oraz teoretyczne pchnięcie zadane przez Macmillana, zakończyły tę wstępną papieską karierę Rutherforda na ponad rok. Werset 55. A widząc mężowi izraelscy, iż umarł Abimelek, rozeszli się każdy do miejsca swego. Z boskiego i faktycznego punktu widzenia nastąpiła zmiana w małej miniaturze wieku Ewangelii, która zachodziła stopniowo od 1 do 28 grudnia 1917 roku. Zmieniając Rutherforda w roli pierwszorzędnego małego papieża na F.H. McGee, przewodniczącego Komitetu Fort Pitt. Od tego czasu Rutherford i jego wierni poplecznicy usunęli się w mrok i tylko od czasu do czasu występują w pierwszorzędnym obrazie jako mały antypapież. Pamiętają, braterstwo z historii, było kilku takich antypapieży, prawda? I właśnie jeden z nich tutaj był Rutherford. Było tak aż do momentu, w którym obraz znów wróci do niego jako do głównego. Jak już powiedzieliśmy kilka minut temu, rok później zrobił to referendum, w którym 95% subskrybentów strażnicy zażyczyło sobie, żeby był on prezydentem, prawda? Ale to już jest inny obraz i nie na dzisiaj. No całe szczęście. Werset 56. I oddał Bóg ono złe Abimelechowi, które uczynił nad ojcem swoim, zabiwszy 70 braci swoich. Bóg w ten sposób odpłacił Rutherfordowi za jego nieprawość i bezbożność w chwytaniu władzy i panowaniu nad braćmi, nie zważając na zarządzenie, jakie Bóg podał przez brata Russella w jego czynach przeciwko swoim współpielgrzymom, którzy byli symbolicznymi synami brata Russella, a których on uczynił poddanymi sobie, to znaczy wyniósł się ponad nich jako ich kontrolę, jako ich zarządca. Werset 57. I wszystko złe mężu z Tychem obrócił Bóg na głowę ich, a przyszło na nie przekleństwo Jotama, syna Jerobaalowego. I w ten też sposób Bóg odpłacił się 7 dyrektorom za zło, jakie popełnili, czyniąc Rutherforda władcą w towarzystwie. Można zauważyć, że w tym wersecie brat Johnson nie został potępiony za to, jak postępował w tej sprawie, ale raczej w aspektach nauczających przedstawionych w Jotamie on jest pokazany jako będący boskim narzędziem mówczym w ogłaszaniu kar za zło obu tych grup złoczyńców. Natomiast tak dalece jak dotyczy to jego funkcji wykonawczych, on, tak samo jak jego duży odpowiednik, którym był Desiderius, król Longobardów, w jego nieskutecznej walce przeciwko chwytaniu władzy przez odnośnych papieży, w ich sprzeciwianiu się członkom gwiezdnym, których małym odpowiednikiem w antycypie był brat Johnson, to tak jak ten Desiderius, brat Johnson prowadził nieskuteczną walkę przeciwko chwytającemu władzę małemu papieżowi, Rutherfordowi. W tym typie również Rutherford jest przedstawiony jako popełniający zła, o jakie oskarżył go brat Johnson w pierwszym rozdziale 6 tomu epifanicznego. Ten rozdział to jest w rzeczywistości ta broszura Przesiewania żniwa przejrzane, być może tylko z jakimś suplementem czy też dodatkiem. Badany przez nas typ, a także inne typy, m.in. Nehemiasz, Ezdrasz, Mardocheusz, królowie Judy i Izraela oraz inne, dowodzą też, że oskarżenia, jakie brat Johnson zawarł w tym rozdziale, są prawdziwe. A także zarząd towarzystwa w badanym przez nas typie jest obwiniany za to, że w swojej słabości poddał pod bezbożne ambicje Rutherforda władzę, jakie posiadał od samego początku,
i jakie uchwalił na życzenie Rutherforda. Dodatkową ciekawostkę jeszcze na koniec niech będzie to, że brat Johnson mówi, że ten typ był jednym z typów, które były dla niego zrozumiałe jeszcze w trakcie jego wypełniania się i na podstawie których mógł on przewidywać, jak potoczą się różne wydarzenia. Myślę więc, że dzisiejszy wykład, choć długi i chyba trudny, to był także ciekawy, że mogliśmy się wszyscy dowiedzieć ciekawych, a niekoniecznie szeroko znanych rzeczy z życiorysu brata Johnsona i że zostaliśmy wszyscy przez to zbudowani. No a także, że mogliśmy zauważyć, w jaki sposób przebiegało chwytanie władzy i w wieku Ewangelii, i w małej miniaturze w okresie Epifanii i że będziemy teraz bardziej wyczuleni na próby chwytania władzy w naszej dzisiejszej sytuacji, tego ruchu, w którym jesteśmy. Chcę jeszcze powiedzieć, że bez przygotowania tej prezentacji, którą bratercy widzą, pewnych rzeczy bym nie zauważył. Musiałem zobaczyć te równoległości i dzięki temu skorygowałem kilka rzeczy, które nie wydawały mi się, że one tam są. Także to jest kolejna ważna rzecz, dzięki której widać te równoległości, że one muszą zostać zachowane, żeby pokazać prawdę w tej kwestii. Tak więc bardzo dziękuję braterstwu za uwagę i na tym kończę. Dziękuję.